Podchodził do młodych, atrakcyjnych kobiet i pytał, czy może im zrobić zdjęcie. Kiedy te pytały dlaczego, to pokazywał gest sugerujący, że będzie się do tych zdjęć oddawał. On... Dlaczego dorośli faceci siedzą tutaj w Polsce i piją piwo zamiast walczyć za swój kraj? W 1998 roku dopuścił się w... na swojej 15-letniej uczennicy. Poddymione. Tak, poddymione. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Zgoda, tak. bo prowadzący nigdy się nie kłócą, tylko się zawsze ze sobą zgadzają. No, chyba, że dziś coś się wydarzy. Ale... No, zobaczymy. Porozmawiamy o kontrowersyjnym temacie, który na pewno nas podzieli, mianowicie o wybryku YouTubera Brzoza TV. I ja uważam, że bardzo śmieszne. Haha, boki zostały zerwane, a brzuchy pękły ze śmiechu. No mnie i wszystkim moim znajomym, którym rozesłałem ten film, tak mnie rozbawił. Tak, ja to w ogóle, wiesz co, u mnie to było w ten sposób, że siedziałem sobie na streamie i ktoś tak wysyła, o, musisz to koniecznie zobaczyć. I wiesz, takich linków dostajesz mnóstwo tam tak. na streamie i mówię, pewnie jakiś tam znowu mem albo Ricky Astley wyskoczy i tyle, nie? Ale odpalam, patrzę brzoza i już mówię, okej, okay, ja już wiem, że będzie ciekawie. Mhm. No i odpaliłem, no jak zobaczyłem sam ten początek z gestem i siema, na no. zdjęcie i ten... No to mówię, okej. Okay. Ale tak pomyślałem, może taki wstęp, może coś, może jakoś to się rozwinie, może on jakiś ma, wiesz... Może to, ekspert, to będzie eksperyment społeczny. Tak, może. to na pewno. Ja zawsze, jak widzę te Sprawdzamy reakcję kobiet na molestowanie. Ja zawsze, jak widzę te rzeczy, <grym> zawsze, ja zawsze, widzę te rzeczy to się gargamy, przypomina tym eksperymenty społeczne. Najgorszy dzień Franki. twojego życia. I wiesz, i ten wstęp film. taki z tą melodyjką zawsze mam w głowie i tak. często to używam, że tutaj nie wstawiałem, ale zawsze tak miałem w głowie. I powiem ci, że ja tak oglądałem ten fragment i miałem takie... Taki w szoku byłem, nie? Bo ciągle czekałem na jakiś plot twist, że on na koniec powie, że to, nie były aktorki wynajęte, że coś, wiesz, że będzie jakiś taki mandyt, że ja powiem okej, okay, to jest głupie, ale przemyślane. Bo coraz częściej teraz pranksterzy tak robią, żeby trochę usprawiedliwić te swoje działania, nie? Tak, że po prostu to jest taki element, wiesz, jakiegoś takiego show. O którym ja nie wiem, mam nie wiedzieć jako widz, ale on sobie to realizuje. Ale się na końcu, jak się może. okazało, tak nie było. Nie, nie było o, tak. Nie było tak no. Ale dodał na koniec ciekawą rzecz. Może tutaj, jeżeli ktoś jakimś cudem ominął temat, to tutaj warto dodać, bo prank polegał na tym, że podchodził pan Brzoza TV, prawda, do młodych, atrakcyjnych kobiet i pytał, czy może im zrobić zdjęcie. I kiedy te naturalnie pytały dlaczego, to pokazywał gest sugerujący, że będzie się do tych zdjęć analizował. Mhm. I no, tutaj nagrywał taką ich reakcję, która najczęściej była zniesmaczona i mówił, haha, zobaczcie, ale śmieszna reakcja. Tak. Przy czym też warto zaznaczyć, że część z nich się śmiała, ale to był taki, wiesz, nerwowy śmiech. To nie był taki Raczej, śmiech uba, no niekomfortowo Tak, że było. po prostu nie bardzo jak zareagować, No, haha nie i wiesz, ucieczka, i ewakuacja z tematu. Tak, a niektóre panie były bardziej dosadne, jeżeli chodzi tak, o było. wysłanie go w podróż w miejsce jak najdalej od nich. Mhm. Natomiast pan Brzoza stwierdził na koniec filmu, że jak ktoś go hejtuje to ma dupy, a w ogóle wszystkie panie wyraziły zgodę. Tak. Co okazało się nieprawdą. Akurat tutaj był plot twist, tak. tak akurat, to tutaj plot. To akurat tutaj się doczekałem. Akurat tutaj się doczekałem, tak. Akurat tutaj był, ponieważ niedługo po tym jak wypuściłem odcinek, nie wiem kiedy dokładnie się pojawił ten post, ale niedługo po tym jak wrzuciłem odcinek i nagłośniłem ten temat, to było tak, że dostałem na Instagramie do spam wiadomości z jakiejś grupy na Facebooku, gdzie się okazało, że grupa dziewczyn, która brała udział w tym nagraniu, czy tam inaczej, pojawiła się na tym nagraniu, może to jest lepsze słowo, tak. nie wyraziła zgody na publikację tego, nie wyraziła zgody na pokazanie siebie w tym odcinku, a mimo to za to zrobił. I, I to, powiedział, że wszystkie tak, kobiety wyraziły. A jednocześnie tak, zaznaczał że wyraźnie, że on ma zgodę, bo to go usprawiedliwiało, że patrzcie, jakie to śmieszne. Tak. No i y, to sobie trwało. W ogóle, co ciekawe, ja dostałem y, z, powiadomienie z YouTube'a z oznaczeniem czasowym za naruszenie prywatności. Ktoś mi wysłał e, takie zgłoszenie, prawdopodobnie któraś z tych dziewczyn. Na pewno nie, Jeżeli ich nie zablurowałeś, to mm, możliwe. Tak, znaczy, wiesz, to była któraś z tych, inaczej, to raczej nie była z, któraś z tych dziewczyn z grupy, bo tam było takie ujęcie w grupie, bo z nimi mam kontakt i z tego co wiem, tu żadna z nich, więc prawdopodobnie to była inna e, z kobiet, gdzieś tam jeszcze z jednego ujęcia, nie? Okay. Z nią akurat nie mam kontaktu, więc no, tak wynikowo dedukując, wychodzi, że to prawdopodobnie ona. Mm. No i kwestia jest taka, że wiesz, ja oczywiście już zrobiłem ten blur i tak dalej, no, ale wiesz, YouTube przetwarza. Oczywiście, to, to zawsze parę dni Tak, trwa. to trzeba czekać, czasami, znaczy z mojego doświadczenia jest tak, czasem godzina, a czasem dwa dni. Czasem, Dokładnie. Wiesz, tak. To jest, zależy kim tam siądzie. Natomiast wiesz, no jakby uszanowałem to i zablorowałem no trzeba poczekać. Natomiast rzeczywiście no, pojawił się ten główny wątek, że nie każdy tam wyraził zgodę, co kompletnie burzy narrację Brzozy. No Zgadza i teraz się. co on zrobił? No... Zrobił to, że postanowił usunąć 40 sekund swojego filmu. Właśnie, totalnie przypadkiem, te 40 sekund, ja dostałem roszczenie związane z naruszeniem prywatności. To praktycznie ten sam, ten sam fragment, więc wychodzi na to, że jednak no, nie miał zgody od wszystkich kobiet. No, a jeżeli mówisz, że to są inne dziewczyny niż te, które się zgłosiły jako poszkodowane, to znaczy, że tego typu fragmentów jest więcej, więc pytanie. Czy on w ogóle miał zgodę czyjąkolwiek na opublikowanie tego? No właśnie, znaczy... no bo to są takie sytuacje, gdzie ludzie raczej nie chcą. No nie wiem, dlaczego, ja powiem tak, nie wiem dlaczego ktoś miałby powiedzieć, jak podchodzi do jego gościu i potem wykonuje ten ruch ręką i jakby rozumiesz cały klimat i na koniec miałby tak jasne, z chęcią pokażę swoją twarz w internecie przy takim, przy takim kabarecie, nie? No, no jeżeli ktoś się na to zgodził, to być może tylko potencjalnie przez brak asertywności i że cała ta sytuacja tak, kogoś przytłoczyła, tak? Tak, tak, nie? Że na zasadzie już tak bardzo chciał wyjść z tej niezręcznej sytuacji, że, że mówi tak, to, tak, tak, dobrze, jeżeli tak, to się skończy. Dokładnie. to się skończy. Dokładnie. Więc y, wiesz, i co ciekawe, Tutaj wspomniałeś o tym, że on tu zaznaczał, że mm, jeśli ktoś ma jakieś inne zdanie na temat jego poczucia humoru, na temat tego, co tam się dzieje, to że w ogóle ma y, bulldupy, no chyba, że to dla zasięgów. I to była też taka, wiesz, prowokacja na zasadzie, hej, jak nagrasz o tym odcinek, hej, jak nagłośnisz, to to wiesz, nabijesz mi tylko zasięgi. No na ten moment jesteśmy na takim etapie, że no, na razie musiał ocenzurować film. Tak, i, <laughs> I zobaczymy, co licznik. dalej. licznik walczy, żeby przekroczyć 20 koła Wiusa u niego na materiale. I ma do 500 ocen pozytywnych, chyba ma dwa koła łapek w dół. Tak, i Także... na pewno też doszło akurat jakieś komentarze krytyczne, bo w momencie, kiedy ja yy, sprawdzałem ten temat, to był chyba jeden czy dwa komentarze takie krytyczne, chyba na streamie nawet mam zarejestrowane, a reszta była taka, ha ha, hihi. Hi albo a, zrób coś tam, wiesz, takie albo neutralne, albo na zasadzie śmieszne, więc prawdopodobnie dopiero teraz też dotarło to do jakichś ogarniętych ludzi, którzy... Właśnie, kto to ogląda, kogo to bawi, tak, wiesz o co chodzi, że ci, ci ludzie żyją wśród nas, oni no. gdzieś są i mówią, ej, ale zajebisty plan. Ja mam wrażenie, to, że to jest taki klimat osób, których które śmieszny, wiesz, jakieś żarty w stylu, wiesz, przychodzi baba do lekarza. No bo, e, to czasami są dobre. żarty. No, ale wiesz, o co chodzi, że to jest taki poziom żartów już takich. Ktoś się posił na skórce, tak. Od banana. No, ha, no to ha, tak, ha. tak. To jest, to jest dokładnie to, jeszcze taka muzyczka musi być. Ty, wiesz, tak, ty, typowo, ty, żeby ty, się ty, rozumiał, ty, ty, że to śmieszne. Ty, tak, że to ty, śmieszne. No. Że Kevin to jest... MacLeod, Kurczę, nie pamiętam nazw. ale zawsze Kevin tak, McLeod tak, leci w tle. No. Tak, bo to jest tej darmowej biblioteki Dokładnie. YouTube. Więc je, rzeczywiście to jest chyba ten taki klimat. Ale też z drugiej strony no, jego wyniki pokazują, że takich osób dużo nie ma. No właśnie, ja jestem zaskoczony, że on to wrzuca, nie chcąc mu dawać porad biznesowych. Mam nadzieję, że niechcący tutaj nie, nie rozpocznę drugiego życia prankstera mm -hmm. Brzoza TV, ale sporo takich osób, które robi takie przypałowe i żenujące rzeczy, przeniosło się na TikToka, bo tam jakoś ta platforma jest taka, nie wiem, bardziej mniej ostro banują za to i łatwiej jest tam algorytmem dotrzeć do ludzi, którzy mają jakieś takie poczucie humoru, że ich ktoś śmieszy i od czasu do czasu, no gdzieś tam jak robię researchy, no to trafiam na takie treści i one mają stary po 50-80-100 koła lajków. Mhm. I tam w komentarzach jest ło, ha, 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 ale śmieszne. Tak, znaczy, tak, bo tam jakby to jest ciekawe, że generalnie TikTok jest raczej taką młodzieżową platformą, ale jest tam też bardzo dużo boomerskiego humoru, jest, który jest. generuje ogromne wyniki. Znaczy, moim zdaniem już teraz TikToka wszyscy oglądają. Tak. I tam są osoby 30-40+, plus z humorem też na poziomie tak, kloacznym, czym, które tak, bardzo dobrze się ja, bawią. Tak. z tyłu głowy, tak mimo, mimo, że mam świadomość i widzę po wynikach, nie, że to musi docierać do innej grupy odbiorców, to gdzieś z tyłu głowy ciągle miałem tak TikToka zakodowanego, że to dla dzieciaków. I myślę, że u wielu osób tak nadal że to raczej tam domena młodych ludzi. Ale to już tam. kompletnie Tak, nieprawda. ale już tak nieprawda jest. No, widzę po tych treściach, które tam się pojawiają. Nie mówię o treściach erotycznych, bo ich też jest bardzo dużo. Niestety. tylko właśnie bardziej o tym boomerskim humorze, takim zahaczającym o te najniższe polskie kabarety. Zgadza I to jeszcze się. tak w amatorskiej formie, no. z amatorskim aktorstwem i jest, no. skręca. Pamiętasz taki kanał na YouTubie, który się nazywał Koledzy. Pamiętam, na. Sadam z rudym człowiekiem to prowadzili. To, to jest mniej więcej no, ten to poziom. Tak, ja myślę. To też było nie do oglądania. I to jakimś cudem robiło 3 miliony views na każdy odcinek. Jakieś chore liczby to kręciło, a tu było takie głupie. No jest. Ale wiesz co? To jakoś... Nie wiem, może, może też takie amatorskie treści są trochę odpowiedzią na taką profesjonalizację YouTube'a, że ludzie, jak oglądają kolejny, wiesz, wymuskany program, to potem jednak tak mają że chcą takie coś co w ręki, wojskiego. nagrane. Zresztą tak samo, bo zapstrachuje. Oni mieli super budżety, 50 kamerzystów, tak. a w finale wzięli telefon na gimbala i się okazało, no właśnie, że ludzie Oczywiście. o, to jest to, czego chcieliśmy, więc może to jest też takie amatorskie treść, nie mówię o treści samą w sobie, co bardziej o formę, że ona też zaczyna przemawiać do jakichś ludzi, którzy chcą takiego czegoś bardziej naturalnego. Swojskiego. Tak, swojskiego, hmm. naturalnego. No ale to taki off-top w kontekście całego, mm, całego wiesz, wątku związanego z brzozą, bo ja tak zawsze miałem takie wrażenie, że z prankami jest ten problem, że tam ciągle potrzeba coraz więcej emocji i przekraczania tej granicy kontrowersji, że ludzie tak. się przyzwyczajają. I na przykład, jak wszedłem na kanał tego Brzozy i sprawdziłem jego poprzednie filmy, no to na przykład były wątki, że z tym drugim gościem, jak on się nazywał? był Brzoza, i on na Hajigu walczył, on tam kiełbaset przynosił, ten drugi prankster, a ja nie pan, jak on się nazywał w tym momencie. I. Wiesz, na przykład były tam pranki, że oni we dwóch chodzili i szukali jakiejś kobiety do trójkąta na przykład. Albo, powiem ci więcej, Brzoza był gdzieś za granicą, nie wiem, co to był za kraj, bo nie pamiętam, tak to przeglądałem i na przykład trzymało górka w gaciach. Ajże, I szukał ale łazienki. Dużego, I szukał i że... łazienki. Haha, super. No, także przy, przy was, no. to był taki klimat. Jak beka, ja to zacząłem beka, no. przeglądać, to już mówię... Miałem nawet to zaprzeć w odcinku, ale mówię... Aż, nie, nie. No, nie skupię się na tym jednym, bo już mówię, nie. No niestety. I to jest ten przypadek, w którym nagłaśnianie czegoś nie jest złe, bo piętnuje jakieś zachowania w społeczeństwie po prostu. Nie tak w nawiązaniu do poprzedniego naszego tak uważam. Epizodów. Tak uważam, szczególnie dlatego, że Brzoza to przedstawił w taki sposób, że jak mówisz, że kobiety się zgodziły, i generalnie okay. hihihahaha, hi, ha, ha, To właśnie budujesz taką narrację społeczną, że takie zachowanie jest tolerowane i jest w porządku. I że kobiety są. A tak, ty podchodzisz żeby do kobiety, tak tak, że to jest super, nie, fajna rozrywka, róbmy tak. Na zasadzie podejdźmy, zapytajmy kobiety, czy można zdjęcie, i potem powiedzmy, że to do y, tam on używał tego zwrotu fab folderu. No mm. wiesz, no przecież to jest obrzydliwe, no. Tam nie, widziałem chyba na jakimś tak. portalu, to wprost to nazwali, chyba na Vibes to było, jak dobrze pamiętam, to wprost to nazwali molestowaniem. Oczywiście, że tak, plus to buduje właśnie takie przyzwolenie w społeczeństwie, że takie rzeczy są ok mm. a później wiesz, no, no to w ogóle świeżutka sytuacja. Wczoraj znajoma do mnie napisała, że jechała autobusem i jakiś facet podbił do niej po numer telefonu, tylko że nie podbił tak po prostu, tylko najpierw klepnął ją w tyłek. I klepnął ją w tyłek, mówi, ale masz zajebisty tyłek, czy chciałabyś gdzieś wyskoczyć, zostawisz mój, swój numer, nie? I ona była w takim szoku, że po prostu powiedziała, że, że ma chłopaka i że nie, I chociaż nie ma, ale powiedziała, że, że, że mhm. ma chłopaka, żeby kolo się odczepił i tylko wiesz, mówi, Jezu, ale faceci są obrzydliwi, jak tak można? Ja mówię, wiesz co, takie zachowanie to gazem pieprzowym mogłaby no. go walnąć po oczach i... Ten kolo, jakby, nie wiem, czy oglądał, wiesz, takie treści w internecie i stwierdził, że tak można, ale on ma gdzieś zbudowane przekonanie, że tak się podchodzi do kobiet na ulicy i w taki sposób wchodzi się z nimi w interakcję hmm. i to jest normalne i spoko. I to jest przerażające, no. że są ludzie, którzy cały czas tak myślą, nie? No tak, dlatego jeżeli widzimy jakieś kolejne przykłady takiego no, normalizacji, takiego prostactwa, to, to wiem, czy jest jakieś jeszcze szersze określenia tego, no to tak pomyślałem, że mimo, że ten film ma mało wyświetleń, no to warto to jakoś ruszyć, bo. No bardzo słusznie. Nie. Wiesz, z ch... tym ogórkiem, nie tam jak widziałem. <śmiech> <śmiech> Ale... dosłownie. Tak dosłownie. No, no, no. Ale jak zobaczyłem to, że to już jest takie, wiesz, no maksymalnie wchodzenie w interakcję, pokazywanie, że to jest fajne i nie wiem, no mnie to jakoś tak skręciło strasznie, jak to oglądałem i jednocześnie widziałem, że to jest dosyć krótki materiał, bo on tam jakieś 4,5 minuty miał. Teraz już cztery bardziej. Ale, <noise> trzy, trzy pięćdziesiąt, tak. Tak. ale wtedy były cztery. Dobrze, że do, do ośmiu nie dobijał i teraz musiał usunąć no i reklamy mu wywaliło. No tak, to tak powiedzmy, że takie szczęście mnie szczęślił Brzozy. <noise> Natomiast rzeczywiście no rzeczywiście jesteś jakiś odzew społeczny w tej sprawie, bo widziałem, ile komentarzy było u mnie pod filmem. Tak. Nie? Jeżeli, jeżeli chodzi o tę tematykę, ludzie bardzo mocno tam dyskutowali. No i krytycznie. No, bardzo w, słusznie. Tym wypadku, Ej, w tym wypadku krytycznie. Jak czasami sobie dyskutujemy jeszcze o różnych rzeczach, które dały radę zrobić kanały komenterii, to myślę, że też wiele osób się przyczyniło do tego, że te pranki są tak napiętnowane. No, gargamy przede wszystkim z tymi dużymi no filmami. Tak. I nie pamiętam, czy ty, ty chyba też trochę poruszałeś i Konopski tak samo. Jeszcze y w tych wiesz, pierwszych fazach komenterii, że ten temat jeszcze gdzieś się przewijał. Dzisiaj to już jest właściwie ubite zjawisko. Ja pamiętam, że może coś jeszcze było później, ale to, co ja zapamiętałem, to było z Czarkiem z TMX. O Jezu, z tym oblewaniem tak, wodą. Tak, z tym oblewaniem tak. wodą. To było takie raczej mm -hmm. cringe'owe, dwa głupie... Mm -hmm. I, I wiesz, i to był dla mnie taki motyw... I, i to pamiętam, że miałem taki przebłysk, że błagam, nie wracajmy do tego, nie? Już tak. poszły te czasy w zapomnienie. Nie wracajmy do, do, do tych motywów z prankami. I bardzo słusznie. Znowuż no wyrosła taka kultura, mam wrażenie, szczególnie za granicą tego jest sporo, takich pozytywnych pranków. Czyli nagrywasz czyjąś reakcję na zrobienie mu fajnej niespodzianki. No to Bist tego bardzo dużo zrobił. Odcinek, gdzie on daje coraz większe typy kelnerkom, no jeden z moich ulubionych. Jak zamówił wodę i dał typiarze 10 koła dolarów, to zajebiście fajnie jest popatrzeć na jej reakcję, nie? Mhm. Albo na TikToku są ci goście, którzy podbiegają do losowych ludzi na ulicy, rozkładają taki wielki, wiesz, do koszykówki po prostu stand, gdzie mhm. można jakby wrzucić piłkę i podają piłkę przechodniom i oceniają jak rzucają. Mhm. To to są takie Fajne rzeczy, jeżeli chodzi nie, o. Interakcje no, to jest spoko z ludźmi, interakcja, nie? no to wiesz, to, 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 bo to nie to, chodzi to, o to, że nie możesz podejść i zagadać do drugiego człowieka. To, no. to też nie, nie, nie o to chodzi, że musimy wszyscy jacyś dzicy być i że to jest coś złego. No natomiast mówmy się, że to co zrobił Brzoza, no, no to, nie, to, no to jest wykracza przeminka. daleko poza jakiekolwiek koncepty. Pranka, a już na pewno no, nie pozytywnego. Tak. No chciałem wejść z jakimś pozytyw z pozytywnym wnioskiem. Tak, znaczy na wiesz, ja na przykład sobie śledzę takiego gościa, jak dobrze pamiętam, on się Anatoli nazywa i on na siłowniach robi te pranki. Pewnie gdzieś tam trafiłeś, że on podchodzi i jest przebrany za jakiegoś tam gościa, co powiedzmy sprząta i takiego starszego dziadka z brodą. I nagle zaczyna nagle, super ciężary. Tak, a nagle tak. Wiesz, jedną ręką ciężar, wywala eksta. czy coś. No takiego eksta. tego typu. I on całe serie ma na TikToku, mu się to super kręci na YouTube, mu się tam miliony wyświetleń ma. Ja wiesz sobie to tak śledziłem, chyba tam też na streamie to puszczałem, i odbiór jest taki, wiesz, to nikogo nie krzywdzi. Wiesz, no bo... No, no nic się takiego nie dzieje. Podchodzi, zagaduje i raczej ludzie mają z tego rzeczywiście taką autentyczną bekę, no bo powiedzmy się nabrali, bo myśleli, że to jakiś tam gościu, który nie da rady tego podnieść, plus wiesz, on na początku też udaje, że nie da rady, tam wiesz, tam podnosi mm. ten, no nagle wiesz, gościu dokłada ciężarę, on tak sobie wiesz, macha I tym, no, i macha tym, jak wiesz, jak piórkiem. Więc rzeczywiście to są jakieś takie rzeczy, które ja sobie śledzę i z mojego punktu widzenia nie są szkodliwe, no ale jak wiemy ta granica jest gdzieś tam przesuwana tak. i... Też zastanawiam się nad tym, bo wiesz, jakby kontrowersje możesz pchać w różnym kierunku, ale z jakiegoś powodu bardzo często to w tym takim kierunku seksualności skręca. Wiesz, że ta kontrowersja idzie... Bo to najprostsze. No właśnie, znowu taki, na jakichś tak, na Bo sposób... łatwo wywołać zniesmaczenie, obrzydzenie, takie emocje, które fajnie uwiecznić na kamerze. Zdaniem. Albo zbudować takie napięcie, co będzie. Dokładnie. Że, 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 wiesz. I to jest to taki prymitywny humor, który też niektórych ludzi śmieszy, że uhoho... Ruchami. No tak, ale na szczęście, tak jak mówiłem, no. po wynikach patrząc, no nie za wielu tych ludzi. I bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Był też kiedyś taki prank, yy, który był krytykowany, gdzie dwóch karków zaczepiało ludzi na ulicy z takim hasłem: o, pamiętasz, jak mnie gnębiłeś w szkole, to teraz jestem duży i ci odpłacę. No i bardzo słusznie ci goście zostali za to zjechani, że to takie zastraszanie ludzi i niemiło, ale są też tacy twórcy, którzy robią takie rzeczy kompletnie na serio. No tak I, chciałem, że to jest przejście. Tak, i chwalą się tymi też są łysi i duzi. I mają pseudonim, który się zaczyna na A, a kończy na BUS. No. I tutaj to jest Twój konik, bo Ty to zaczęłeś w Twoim odcinku, więc oddam Ci ten zaszczyt, żebyś opowiedział o tym tak. wspaniałym odcinku. No, po, po raz kolejny magia Twitcha, też dostałem linka na zasadzie Ej, musisz to zobaczyć odpaliłem filmik, a nie, przepraszam, dobra, to nie było tak, tutaj muszę się poprawić, to sam trafiłem. E, inaczej, okay. To trafiłem na TikToku, tylko tam był taki skromny wycinek, jak on podchodził zagadać do kobiet w samochodzie. I tam był widoczny, jak po prostu stoi sobie Abus z Radzikiem, no i taki, oni mają materiały na kanale Stronk Ekipa, jak tam wypowiadają o różnych rzeczach, ktoś tam jadą sobie nagrywać, jakieś tam w stylu przygody. Z tak, no taki, taki lifestyle'owy powiedzmy kontent, nie? Jakiejś tam małej grupy znajomych. No i y, tam sobie gadali, no i na TikToku był taki urywek, jak on podchodzi do samochodu i zgodnie z tym, co mówił, pytał Ukrainek, dlaczego dorośli faceci... Młodzi, silni. Młodzi, silni, tak, też podkreślę, bo część osób mi to wypominała, y, siedzą tutaj w Polsce i piją piwo, zamiast walczyć za swój kraj. Z kałachem w dłoni. To już potem dodawał. Tak, tak. Tak, to już potem było, w dalszej części. To jeszcze był, na razie się rozgrzewał. Mhm. No i... <laughs> tak, z poradami. No i one odpowiedziały, że... Zamknijmy może okno? Czy to nie wchodzi? Wchodzi. Zamknijmy, bo pełną pizdę zaczęły drzeć tam dzieciory. O, to nie wytnijmy. Tak. <laughs> to zostawmy akurat. Do tego. Ej, Ej do, intro. do intro! Do <laughs> intro. Mam chatę przy, przy szkole i mówię, dobra, są wakacje, będzie cisza. Taki chuj, lato w mieście i po prostu do godziny 16 codziennie no. kupiłem sobie huśtawkę stary na ogród, specjalnie taką zajebistą, wypasioną, półtorej miesiąca do mnie szła. Mówię, rano, godzina dziewiąta, będę ze śniadankiem no, no, sobie no. szedł, bujał się, robił robotę, pisał jakieś maile, siema. Nie mogę, bo drą te no. I no, takie ich prawo, są dziećmi, ale łeb mi pęka. No, no. no i Abus zapytał tej ukraińki co ona o tym myśli. No i ona odpowiedziała, że... Też nie wie, dlaczego tak jest, co potwierdziło wizję świata Abusa, To powiedział, że nic więcej nie potrzebuje. Dziękuję za te informacje. No i to było takim wstępem do jego dalszej wypowiedzi na temat Ukraińców w Polsce. I teraz nie wiem, czy chcemy streszczać wszystko od razu, czy po prostu po kolei wątkami, bo tam jest tego bardzo, Możemy bardzo przyt... dużo. dużo. Możemy tak. przytoczyć wszystkie wątki, a potem może po kolei Dobra. się podnosić, żeby najpierw zarysować skalę ilości. Tak. Opinii, no tak, które są opinii. kontrowersyjne. Tak, więc zacznijmy od tego, że rzeczywiście za chwilę potem dodał, że powinni wszyscy ci filni Ukraińcy, zamiast siedzieć tutaj i pić piwo, to powinni latać z kałachem to tak. jest praktycznie cytat później była kwestia tego, że okej, okay, kobiety i dzieci mogą być, ale w sumie za chwilę była narracja taka, że ci Ukraińcy, którzy są tutaj, to pobierają emerytury, na które my pracujemy i żyją tu za nasze pieniądze, tworzą kolejki i są przyjmowani pierwsi poza, jakby przed Polakami. Tak, on, on użył takiego przykładu, że jakim prawem jego matka jest druga w kolejce, a jakaś Ukraińka tak. jest przed nią. Tak, to też był ten wątek. Z tego przeszedł do tematu służby zdrowia. Tam opowiadał o tym, jak zastraszał lekarza, który nie chciał przyjąć jego żony w ciąży. Był też wątek tego, że powiedział, znaczy, no tak można powiedzieć, że maseczki były niepotrzebne i, I że... To była zmyśl, COVID to była zmyślona pandemia, żeby tak, nas na Tak, na której wszyscy zrobili interes. Tak. I... Czy coś jeszcze było z tym ja, ja sobie też notowałem. No to dużo tego, w ja tak dużym dużo. skrócie tak mówię, ale tam takie opinie światopoglądowe to leciały jedna za drugą. Tak, tam generalnie jakbyś włączył profil dziki trener na Facebooku, to po kolei możesz otworzać filmy i mieć pewność, że abus się z tym zgadza. Tak, tam, tak. Było, tam, tak, tam było dużo takich. Jak to powiedzieć? Pewne, poglądów pewnej grupy społecznej, która tak. rzeczywiście. Może występuj. być sfrustrowana. Tak, ja to bardziej łączę z frustracją, ale tak, no to jest znowu szerszy temat, gdzieś tam do rozkminy, Dlatego tak mówię, zacznijmy po kolei, bo tego jest dużo. Tak, no mamy jeszcze oczywiście przy okazji tego wszystkiego nie omawiane wcześniej jakoś super szeroko, tam może podjęte mhm. przez niektóre kanały komentarje, raczej, raczej tak. Nie wiem, pojedyncze przypadki, były, że się o tym mówiło. Poprzednie wypowiedzi zachowania Abusa, tak? tak Czyli tak, tak. mocną dyskusję z policjantem z drogówki. Gdzie abus, pomimo że policjant no, spokojnie, normalnie wykonywał czynności, nie zachowywał się jakoś nie w porządku, no to tutaj abus podszedł agresywnie i zaczął wychodzić z pozycji siły i wyższości, że ja tu płacę podatki, więc ja pana utrzymuję. Nie będę dokładnego cytatu, no ale ogólnie wydźwięk no, był taki, że proszę grzecznie, bo tak, to ja pana zatrudniam. Tak, a szczególnie, że kontrola była jak najbardziej uzasadniona, bo chodziło o brak tablicy tej stacyjnej z przodu i przyciemniane szyby w polu widzenia kierowcy. Dokładnie. Więc to był uzasadnione. Dokładnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są jeszcze tego, jego komunikacja, chyba na takim odpowiedniku loży szyderców na Prime tak się Nie, to wydaje, grąda. Do grąda była gromda. Do gromda była. Że siedzieli tam właśnie ze strong ekipą i komentowali walki, i co się dzieje. I Abus bardzo źle reagował na krytykę od widzów. <grym> bardzo o, o, wesoło i barwnie określając mm. ich inwektywami. Tak, żeby, tutaj, żeby nie, nie puścić wam takiej fali pikania Dokładnie. i ćwierkania, to po prostu użyjmy tego. Po czym też stwierdził na koniec, że może wszystkich kupić. Tak, bo ma tyle pieniędzy tak, że... i że was hejterzy można kupić. Tak. No jego koledzy byli zażenowani i nie bardzo to popierali. I ale to do tego stopnia, że aż wyrwali mu telefon na końcu. Wyrwali mu na koniec Tak, okay. e, Z tego co pamiętam, Radzik mu po prostu wziął ręką okay. telefon, bo już byli tak zażenowani tym, co tam się dzieje jednocześnie. Oni mu mówili, że stary nie nakręcaj się zostaw, tak. nie, chce z nimi rozmawiać. Tak. I to się nakręcało już w końcu wziął mu radzik telefon ręką, bo no też chodziło o względy takie PR-owe, że to było podczas gali, tak? Oni mieli po tam raz, że podczas gali, to warto na całą ekipę rzutuje. To jest tak, że on sam jest na materiale i się wypowiada tak. tylko. Więc to był też, też ten wątek plus jakiś wątek opowieści niegdyś tam o pobiciu e, jakiegoś gościa, który się potem okazało, że to nie ten, którego szukał i pobił niewłaściwego i to też było przedstawiane jakie takie ha 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 hi, hi hi Także no sporo jest tego. Dużo. Jakby poszukać pewnie by było jeszcze więcej. Natomiast aktualnie i tak jest dużo. I tak jest dużo. Dobra, więc może gdzieś tam idąc od początków. Temat pod tytułem Frustracja związana z dużą ilością mieszkańców Ukrainy w Polsce to jest bardzo trudny temat, mhm. bo ja z jednej strony jestem w stanie zrozumieć frustrację części społeczeństwa, że są przyzwyczajeni do i tak niezbyt, wysokiej, niezbyt wysokiego poziomu służby zdrowia, a teraz nie dość, że ta przeciążona służba zdrowia niewydolna i tak już serwowała dosyć niską jakość usług, to teraz nagle się okazuje, że pojawiło się, wiesz, ileś procent więcej ludzi, yy, którzy no, również muszą się gdzieś leczyć, tak, no nie możemy odebrać im prawa do tego, żeby się tam leczyli, I oni też są w kolejkach, więc terminy ci się wydłużają, jakość jest jeszcze niższa, bo ci lekarze ich jest za mało, więc muszą zasuwać na jeszcze większych obrotach, żeby to wyrobić, i cały system po mm. prostu się przegrzewa, a jednocześnie Rząd mówi, że no, okej, okay, pomóżmy. I teraz większość ludzi też mówi, że no, tak trzeba pomóc, pewnie całkiem słusznie. No, ale część ludzi mówi, kurczę, ale jak to jest, że pomagamy i sami nie mając, sami nie mając, mhm. dokładnie. Więc jakby tutaj jestem w stanie zrozumieć frustrację, nie jestem w stanie usprawiedliwić agresji w stosunku, wiesz, do tak, ludzi, Tak, bo właśnie to jest, to jest klucz w tym wszystkim, że omawiając ten temat w odcinku to nie jest tak, że ja w którymkolwiek momencie powiedziałem, że polska służba zdrowia jest zajebista i że ja jakby nie widzę problemu tutaj i to jest fantastyczne. Zresztą mam bardzo taką opinię w tym temacie, bo po prostu moja mama pracowała przez całe życie w służbie zdrowia, więc no też tak od środka to znam i przez całe życie gdzieś tam miałem z tym kontakt, więc jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że to działa w taki sposób, jak powinno. Natomiast w żadnym wypadku nie uważam, że rozwiązaniem tego problemu jest chodzenie po lekarzach i zastraszanie ich, mówiąc, że mają i zrobić USG, bo jak nie, to ja mu zrobię USG. Albo wypędzanie, że wszyscy Ukraińcy mają wracać do siebie i z kałachami latać, nie? Tak, to, to, to są też jest Takie jakby... czarno-białe, proste hasła, które... Tak, właśnie ja to też podkreśliłem w odcinku, że że Abus wydaje mi się bardzo sfrustrowaną osobą, która też prawdopodobnie ma jakieś problemy z agresją, to już bazując na poprzednich zachowaniach. Pewnie. I... Ta frustracja powoduje, że on próbuje sobie zestawić, żeby sobie z nią poradzić, próbuje sobie zestawić świat w takich czarno-białych barwach, bo wtedy to mu daje jakieś takie poczucie stabilności i spokoju, że ma jasne stanowisko. A prawda jest taka, i to ja na przykład bardzo dużo się tego nauczyłem czytając Wiedźmina, że właśnie jest dużo odcieni szarości w życiu i że. Takie upraszczanie sobie życia z jednej strony jest wygodne, ale z drugiej strony prowadzi do fałszu i takiego życia w złudzeniach, tak naprawdę. Oczywiście, że tak, no bo to, to, to nie jest takie proste, że, że możesz im powiedzieć, że nie. Mhm. I, I tyle, wiesz co chodzi. Więc to, to są jakby też w ogóle bardziej skomplikowane sprawy i, i z punktu widzenia społecznego i politycznego. Mhm. Tak duży napływ uchodźców. Ja no, nie mam bardzo dużej wiedzy tutaj. Nie wiem, pewnie moglibyśmy do iluś ekspertów bardziej odesłać, którzy się wypowiadali na ten temat i to analizowali, ale to wpływa i na rynek pracy, i na służbę zdrowia, i na emerytury, na mnóstwo rzeczy. Na rynek rzeczy, mieszkań, bo to na też, rynek się, mieszkań. też się zaczęło. I to nie jest tak, że skutki tego są wyłącznie negatywne dla nas, bo mm. jakby wynika też z tego dużo pozytywów, nie? Jeżeli, jeżeli o to chodzi, Ja też więc... trochę nie lubię na przykład tej demonizacji Ukraińców, bo ten temat w ogóle, zauważ też, że się pojawił w momencie, wiadomo, wojny i tego dużego napływu w krótkim czasie, tak? Spowodone, spowodowanego wojną. Natomiast prawda jest taka, że i tak u nas żyło bardzo, wiesz, wielu Oczywiście, Ukraińców. Tak. I to też nie jest jakaś taka Totalna nowość, że jest jakaś kultura, której nie znamy. Wiesz o co mi chodzi, że, tak. że już wcześniej korzystaliśmy z usług. Ja na przykład od lat chodzę do barberki, tak, która mi obcina i jest wiesz, fantastyczną osobą i lubię sobie z nią gadać i tak dalej, więc, mm, więc to też nie jest jakaś taka nowość, z czym, z czym ja się teraz stykam. Natomiast rozumiem, że zmieniła się skala i ta skala rodzi problemy. Tylko czy znowu upatrywanie y, tych problemów w nacji, tak, w pochodzeniu, czy to jest? Wiesz, właściwy kierunek. No oczywiście, że nie, bo moim zdaniem to przede wszystkim dzielenie na my i oni jakby od, na, nasila tylko tego rodzaju problemy, tak? Bo oni są dosyć blisko kulturowo do nas, ergo. Część z tych ludzi najprawdopodobniej zostanie w naszym kraju i będzie w stanie się zasymilować, bo mhm. oni nie są daleko mentalnością od nas. Ja bym, jak, jak mam takie spostrzeżenia, to oni po prostu, jak słucham, miałem okazję porozmawiać z osobami z Ukrainy, jak słucham o tym, jak rzeczy wyglądają w ich kraju, to to jest taka Polska sprzed wejścia do Unii Europejskiej. Mhm. Czyli generalnie no, nie, rządowe rzeczy nie działają tak, jak powinny dużo korupcji, taka, wiesz, stara mentalność, mhm. jak kojarzymy czasami ludzi, wiesz, lata 80., 90., jak się myślało u nas, to to jest jeszcze ten sposób mhm. myślenia, ale oni przychodzą jakby do nas, mieszkają u nas w kraju i teraz. Jeżeli my będziemy wrogo względem nich się zachowywać i nasilać te różnice, to będzie tak, że my będziemy w swoich grupkach, oni będą w swoich grupkach i ta asymilacja będzie przebiegać powoli. Czy jest to proces frustrujący, trudny, niewygodny, budujący konflikty, irytujący, męczący. Że spadna nas przymusowo i ktoś może się z tym nie zgadzać? No tak, ale ci ludzie już tu są i musimy coś z tym zrobić. Wiesz, bo też z tych, też wydaje mi się, że istotnym wątkiem z tych wszystkich wypowiedzi abusa, byłoby też oddzielenie, co jest rzeczywiście poruszeniem pewnego tematu czy problemu społecznego, na przykład przeciążona służba zdrowia i napływ nowych ludzi, którzy też chcą z niej korzystać. To jest jakby jeden wątek, który można rozważyć. Natomiast druga rzecz to jest na przykład, wiesz, to z przyjmowaniem poza kolejkami albo wciskaniem kogoś przed. Wiesz, to jest jakby oddzielny wątek, który trzeba było rozkminić na zasadzie, czy to w ogóle prawda. No to swoją drogą. Znaczy, no. mi się wydaje, że wiesz, jak ktoś jest uprzedzony do mhm. mieszkańców Ukrainy, to potem robi taki cherry picking. Wiesz, co chodzi? Jak, tak. jak, jak kobieta zachodzi w ciąży, to nagle widzi więcej kobiet w ciąży. Na ulicy mhm. masz ten nie o różowym mhm. słoniu efekt. Więc jeżeli ktoś jest nastawiony, że ci Ukraińcy są źli. To widzi wszędzie złe zachowania Ukraińców. Widzi nawet że trzech gości idzie z piwem i mówi: "Piją piwo zamiast walczyć na froncie, że Każdą rzecz zaczynasz sobie interpretować, że to jest. Pod ten swój światopogląd, bo to ci pasuje i dopełnia obraz świata taki, jak, jaki masz było. Dokładnie. Nie? Pamiętam, wiesz co, jeszcze w ogóle zanim się wojna zaczęła, bardzo dużo y, mieszkańców z Ukrainy y, przyjeżdżało do nas, żeby pracować w takich prostych robotach. Znaczy oni dalej je często wykonują, ale pamiętam, że sporo jeździłem uberami. I był taki moment, kiedy napłynęło bardzo dużo ludzi. I kompletnie nie była kontrolowana jakość usług, które oni oferują na tych Uberach, tylko brali każdego mhm. jak leci. I to spowodowało, że ci ludzie ani słowa po polsku, yy, nic kompletnie nie kumali. Te oceny potrafili mieć po 353 3,0, prawo jazdy w lejsach po prostu mhm. znalezione, wjeżdżali pod prąd, nie patrzyli na znaki. Masakryżne to było, nie szło się z nimi dogadać, nic nie szło zrobić. I pamiętam, że byłem, że, że sam byłem w tym momencie, kiedy byłem sfrustrowany. Mówię, kurczę, usługa, z której regularnie korzystam, nagle jej jakoś dramatycznie mhm. spadła, bo zaczęli zatrudniać mnóstwo osób bez weryfikacji ich umiejętności, a oni przyjeżdżają z krajów, w którym jakby są jeszcze w tej mentalności, że to jest okej. Okay. Mm -hmm. Wiesz, co chodzi, że tak, tak, nie widzą tak. w tym niczego złego. I pamiętam, że byłem giga sfrustrowany i sam się na tym złapałem, że mam cztery przejazdy z osobami z Ukrainy i jest w porządku i na to nie zwracam uwagi, tylko mówię, no, wreszcie porządnie. Mm -hmm. A potem był jeden przejazd, gdzie Kolo na przykład nie gadał ze mną po polsku, nie rozumiał, nawet po angielsku próbowałem się komunikować, nic. Jeszcze gdzieś źle mnie wywiózł, nie mógł do mnie trafić, coś się złego działo. I ta moja frustracja wybijała po prostu ponad skalę. I mówiłem a, ten ziomek z Ukrainy, o masakra, masakra. No tak, ale z drugiej strony. Wiesz co, chodzi? Drażnikarz tak, tak, Ale jest z drugiej strony zobacz też, jaki tutaj powstaje, też taki zgrzyt. Mhm. Bo z jednej strony są zarzuty o to, że na przykład ci ludzie nie pracują i czekają na zasiłek, a z drugiej strony mówisz o tym, że na przykład Uber został przeładowany pracownikami z Ukrainy, którzy, okej, okay, w jakimś stopniu wykonywali tę usługę słabo, ale to świadczy o tym, że podejmowali pracę. Nie, no, oczywiście, wiesz wiesz o co tak. mi chodzi, że nie, no, to są często sprzeczne doniesienia, które trochę się wykluczają potem. Tak, bo to jest po prostu grupa ludzi... I w tej grupie ludzi znajdziesz reprezentantów. Są różni ludzie, ludzie. Dokładnie, no, ka ka każdej opcji, czyli znajdziesz Ukraińców, którzy są dobrzy, Ukraińców, którzy są źli, którzy są pracowici, którzy są leniwi. Ja i słyszę, na przykład jeżeli chodzi o branżę budowlaną, to słyszę bardzo dużo opinii, że Ukraińcy wjechali w rynek, robią po niedużych stawkach, relatywnie w porównaniu do Polskich, robią zajebistą robotę, są terminowi super. I mam masę znajomych, którzy mówią, że tylko Ukraińców zatrudniają, bo Polacy są źli. I tak samo słyszę drugie tyle historii, że no ci tak. Ukraińcy to zawsze robotę z pieprzą, a Polacy to są super. Znaczy, to też odnośnie I... tych różnych osób, to tak samo jak ta właśnie barberka, do której chodzę. Mm -hmm. Też mi tam kiedyś coś wziął o domu, gadaj mi tań, ona właśnie mówiła, że ma właśnie dwóch znajomych z Ukrainy, którzy tutaj w Polsce pracują i zajmują się remontami. I mówi, tego jednego tam jakieś imię mówiła, to ci poleciała, a ten drugi to nie, bo on to tam patroli tę robotę. I... I wiesz, i tak mówię, no tak, no, no, no tak jest. Dokładnie. Wieś, Więc jest patrzenie my ludziom, co... i oni, że Polak jakiś, a Ukrainiec jakiś, to jest stereotypowe, upraszczające myślenie. Nie? A wynika, wszystkiego, wynika to wszystko z tego, że ludzie bazują na przykładach anegdotycznych. Mm. Na zasadzie: albo moja koleżanka miała takich Ukraińców, i oni jej zdemolowali dom i nie płacili za wynajem. I słucha tego, 100 tysięcy osób na fanpage'u Jakuba Czarodzieja i mówią: No to ci Ukraińcy no straszy tak. faktycznie. I potem oni podają tę historię, nie weryfikując jej dalej, i nagle się robi. Ale też zauważ, czy to nie takie jest taki, wrażenie, takie wiesz. coś, co powoduje taką samą spełniającą się przepowiednię. Bo ja na przykład też miałem takie rzeczy, czy docierały do mnie, że taki napływ Ukraińców, te wszystkie rzeczy związane z przeciążoną służbą i dalej, że one spowodują destabilizację kraju. I teraz tak sobie myślałem, czy. W momencie, w którym Ty zaczynasz być tak wrogo nastawiony i tworzysz taką narrację wrogą do innej nacji, która jest liczna w Twoim kraju z powodu wojny, czy też wcześniej z powodu migracji, no bo sobie i tak czy siak, czy to nie, rzeczywiście w finale gdzieś nie spowoduje takich napięć społecznych, gdyby Oczywiście, skala że została, tak. żeby te, wtedy będzie się wtedy potwierdzenie. Też, że, że, I rzeczywiście, patrzcie, mówię, że będzie destabilizacja dokładnie. kraju, nie? Oczywiście, że tak. No to ja o tym mówiłem na początku, że jeżeli będziemy z napięciem i z wrogością do nich podchodzić, to to będzie nakręcać tak, i utrudniać Ale co najlepsze, te osoby, które teraz o tym mówią i żyją w takim nastawieniu, powiedzą mi, co? Miałem rację. Miałem rację. <laughs> tak, no ale zobacz, nawet wczujmy się w taką sytuację z innej strony. U nas coś by się działo, nie wiem, uciekamy Wiesz, do Berlina wyjeżdżamy. Mm. Teraz, żeby tam robić, jakbyśmy my czuli, że Niemcy na nas patrzą z pogardą, traktują nas z góry, nie chcą nas tu, mówią, zjeżdżajcie do Polski, tam biegać, mm. atakować, to jakbyś się czuł, jakbyś się zachowywał, mm. też byś wrogo na nich patrzył i wtedy, jeżeli zaczyna budować się taką wrogość, to łatwiej sobie usprawiedliwić, że na przykład, wiesz, a Polaka to można okraść, bo Polacy i tak mm. nas nie lubią i nas nie szanują. Wiesz, u mnie, na przykład. Bardzo długo, bo ja zatrudniam pomoc domową u siebie i bardzo długo w tej roli pani Tetiana u mnie pracowała właśnie e, Ukrainka. I mm, jak sobie słuchałem od niej historii, jakiej córki gdzieś pracowały, czy synowie, gdzieś, bo całą rodziną mhm. po prostu przyjechali. No to historie, w których polscy przedsiębiorcy zatrudniali ich na przykład. Było tak, że na przykład mieli pro, te osoby miały problem z zezwoleniami na pobyt w Polsce, no więc pracodawcy musieli zatrudniać Ukraińców na czarno. No i wiesz, no ale próbowali łapać jakichś robót, chcieli za, tam zarabiać pieniądze, nie żyć tylko z socjalu, więc pracowali miesiąc, drugi, trzeci, no i pracodawca nie wypłacał tych pieniędzy, a po paru miesiącach mówił. No, nie masz umowy, jesteś z Ukrainy, jesteś tu nielegalnie i co mi zrobisz? Mhm. I wiesz, były takie historie z jednej strony, że się odbijali, z drugiej strony, z tą panią musiałem się pożegnać i podziękować jej za pracę, bo zniknęło mi parę tysięcy złotych z domu. I no wszystko wskazuje na to, że to ona mhm. je zabrała. Więc po pożyczała jeszcze trochę pieniędzy, których też nie poddawała, i no to, tam był dziwny vibe. Więc wiesz, to, to działa w dwie strony i to wynika z tego, że. Ludzie są ludźmi, a nie że Polacy to Polacy, a Ukraińcy to Ukraińcy. No tak, bo Ukraińcy, właśnie wiesz, do, do tego chciałem nawiązać, że teraz mógłbyś przez swoją historię też mieć całkowitą wrogość do narodu, no bo ty do Ukrainka mnie okradła. Tak, bo Cię okradła, tak, tak. i już koniec. Wszyscy Ukraińcy. Tak, żyją. już ten, już tragedia, więc dlatego mówię, że. Ja jakoś cały czas staram się, wiesz, wyzbywać takiego uogólniania, mimo, mimo że wiem, że to jest bardzo wygodne w życiu tak. i bardzo wygodne dla mózgu. Bo on sobie wtedy upraszcza temat i ma jasne stanowisko i czuje się bezpieczniej. Bo już, okej, okay, to wróg, to przyjaciel, to ten. I już taki, wiesz, masz obraz świata zerojedynkowy, myślisz sobie, no to już wiem, co się dzieje, ja na tym panuję. No to jest iluzja. No. Tak, dokładnie tak. I często wystarczy. Złapać taką chęć, żeby porozmawiać z tym drugim człowiekiem i go poznać faktycznie. To też jeszcze z historii. Pamiętam, jak bardzo, jeszcze przed COVID-em to było, bardzo lubiłem do Uberów wsiadać na przednie siedzenie i rozmawiać z kierowcami. I pamiętam, że do jednego Ubera, właśnie w Ukrainie, który był kierowcą, wsiadłem z przodu i on mówi: Nie, nie, tu nie wolno, proszę do tyłu. Ja mówię, wow, nie? Tak serio, agresywnie zareagował. Ja mówię, ale czy, czy to problem z przodu? Tak, ja bardzo lubię. Jeszcze z tyłu mnie choroba lokomocyjna mm. czasami brała. I mówię, że ten, muszę, nie, nie, do tyłu, proszę, nie wolno jakby tutaj siadać. Ja mówię, dobra, okej. Okay. I mówię, o, wow, ale sfrustrowany, baran, wiesz, debil. Mm. Od razu ta, i ta, 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 zaczyna rysować ta, 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 ta. sobie. Tak, bo agresywnie zareagował, więc ja od razu obrona i buduję sobie obraz jego. Nie rozumiem, z czego wynikało to zachowanie, więc buduję obraz. No mówię, dobra, no trudno, no siadłem z tyłu, mówię jedną gwiazdkę, mówię, stawiać się będę, wiesz, sławki na uszy już chcę wkładać, iść w telefon, no i on nagle mówi, no wie pan co, ja panu powiem, dlaczego tak ten, ja mówię, no to słucham, i on mówi, no jestem, byłem żołnierzem, jakby byłem tam na misję jakieś wyjeżdżałem i w ogóle właśnie z Ukrainy, ten, yy, i po prostu miałem sytuację, że prowadziłem samochód, i zaatakowali nas gdzieś tam była jakaś sytuacja, i musiałem skręcić samochodem. I on mówi, że miał jakąś taką sytuację, że skręcił samochodem, tak jak jesteś kierowcą i masz zagrożenie życia, mm -hmm. to automatycznie drugą stroną obracasz tak, tak, samochód, tak, tak, żeby siebie taki. chronić. Mm -hmm. I on w ten sposób swojego kolegę zabił. Bardzo mm -hmm. dobrego przyjaciela, który siedział na siedzeniu obok i mówi, że od tamtej sytuacji ma taką traumę, że czuje się tak winny temu. Pomimo, że wiedział, że to sytuacja na polu bitwy, zareagował automatycznie, to czuje, że. Przez niego zginął kolega i nikomu nie pozwala tam siadać. A ja mówię. I kompletnie wow. obraz tego człowieka, który chce zbudowany się, zbudował, się to jest totalnie różni. Stary zrobił mi się tak głupio. Ja, wiesz, zacząłem z nim rozmawiać, mówię, ja to przepraszam, nie wiedziałem. Mhm. Wiesz, i dotarło do mnie wtedy, że nie można tak płytko patrzeć na takie sytuacje, bo. One często wynikają z jakichś przeżyć hmm. w tych ludziach, które, których my możemy nie rozumieć i nam też ciężko spojrzeć jest na to jak ci ludzie żyją, bo my żyjemy w takim pokoleniu, że nie musieliśmy uciekać z kraju przed wojną. Jak mamy wiesz 20, 30 lat, nas to nie doświadczyło. Mamy tak, dobre, ale, fajne życie, nikt właśnie, nam bomb na głowy chodzi. nie grodzi i zajebiście, że tak mamy. I właśnie dlatego fajnie jest wprowadzić w tym życiu nową perspektywę, a nie tą obarczoną lękami wiesz, I takim myśleniem ciągle o końcu albo bliskim końcu. Oczywiście, i, i tak samo wiesz, jak abus mówi: do palą pety i piją piwo. No i zajebiście. Po to tu przyjechali, żeby się nie stresować tym, że czy dożyją jutra, bo im ktoś, wiesz, bombę rzuci na głowę. To też jest oddzielny temat, który w sumie można tak poruszyć, że. To, znaczy są dwa wątki. Jeden to jest no. taki, jak on mówił o tym, że oni śmiecą w kraju tutaj, że przyjeżdżają śmiecą, a po, a po czym powiedział, że no ja tam też czasem peta rzucę na ulicę, ale wiecie, oni piwo rozwalają. jest taki cytat, wolę polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu. Tak, jest, to, jest, tak. to jest ta mentalność. No właśnie I, y, i wiesz, że takie, no ja tam rzucę peta, ale tutaj oni rozwalają. To jest mój pet. To tak, jest polski tak, pet, tak, a nie ukraiński ja śmieć ja, ja mogę. Ja u siebie. Dokładnie. Tak. I wiesz, no. a oni tam, że rozwalają. Ja też tak sobie myślałem, że Patrząc gdzieś tam w szerszej skali, na pewno wiesz, w, przy, przy takim przyjęciu tylu ludzi, na pewno byli ludzie z jakichś takich, wiesz, bardzo odległych rejonów, którzy gdzieś tam nie przebywali w mieście, może nie mają jakiegoś takiego obycia, wiesz, w takich dużych strukturach miejskich. I po prostu, no, tak sobie żyją, jak sobie tam u siebie żyli, na zasadzie, wiesz. Ja nie mówię, że to jest dobre, tylko mówię, że nie mają tego obycia. Po jak to, się to dużą tam, nie, grupę ludzi, to to, to, jest, to jest naturalne, są różne, że też będą tam takie jednostki. Tak, i będą też takie jednostki, które nie potrafią y, odnaleźć się, nie? W wielkim mieście, gdzie, gdzie, gdzie są, panują inne zasady niż to, jak oni żyli sobie do tej pory. I nie twierdzę, że to dobrze, że tak można w takim razie robić i to tolerować itp., ale mówię, że rozumiem, że to się pojawia, ale mimo wszystko, że są takie osoby, jest taka grupa, to znowu nie przypisywałbym tych zachowań wszystkim. Tylko po prostu brał pod uwagę, że rzeczywiście. Ja nawet nie mówię, że to się nie zdarzyło to, co Abus opowiadał. To prawdopodobnie się ja, zdarzyło. Tak, ja nawet nie mówię, że to nie było. Tylko mówię, że znowu dokładanie tego do całej tej opowieści, jak tutaj nam zakorkują sukcesy, Tutaj nam Wszego coś tam. Nie zla... nasz kraj, wszędzie tak, flagi Ukrainy. A powinni z kałachem latać. jest Dokładnie. na koniec śmiecą. To to widać, że. Je, to, wiesz, o co chodzi mi o to że, wiesz, to, jest, że to jest. Takie. Mm, Demonizowanie Ukraińców, wie, tak. do takiego stopnia, że to jest absurdalne, aż po prostu. No dobra, a to, czy my powinniśmy się zgadzać, nad, bo, no masz tą część jednostek. Ale to nie oznacza, że my powinniśmy to tolerować. No nie, oczywiście, że nie. To tak no mówię, właśnie, że to no, nie żeby oznacza, to też że nie wybrzmiało. To nie. Tylko pytanie, co powinniśmy zrobić w takim razie z tymi osobami, które... No tak samo reagować, jakbyś zareagował na Polaka, nie wiem, Niemca, czy kogokolwiek innego. Chciałbym, że tu nacja nie ma znaczenia. A mhm. wrzucanie tego do worka, Ukraińcy są źli, bo przyjeżdżają i rzucili śmieci na ulicę. No dobra, ale czy chcemy no to ich wsad... chce. to, to bardziej na przykład za jakieś, wiesz, występki takie poważniejsze, to polskie więzienia, czy ich odsyłać gdzieś? No kurde. To jest trudne. Bo zobacz, i ktoś by powiedział, no bo przez krobie coś, nie wiem, okradnie, mhm. wiesz, pobije kogoś, będzie jakaś przypałowa sytuacja. No to no do Polaka no to mówisz, no do więzienia. No ale pojawia się wątek, że jakby więzienia to wszystko jest jakby. Ta, to też się może przepełnić i to też my na to płacimy, więc czy powinni u nas odsiadywać wyrok, czy powinniśmy ich na przykład odsyłać? Ale to jest. Trudne, ja się Nie powiem, no, że my znaczy, mamy za małą wiedzę geopolityczną. Mi się wydaje, żeby... że wiesz, na pewno zależy jaka sprawa, jakie spektrum tych czynów i jakie są wiesz, przewidziane możliwości kary, no, czy na no, przykład jakieś prace społeczne, czy, coś, czy ta osoba pracuje, czy grzywna ma sens w związku z tym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzieś nawet w przypadku cięższych rzeczy um, uważam, że motyw na zasadzie, gdzie masz do wyboru, albo wziąć gościa do więzienia, albo wysłać na front czyli często na śmierć. na śmierć, no to jednak uważam, że jednak więzienie mimo wszystko. No. Mhm. Bo... Ja nie wiem. W sensie dla mnie, dla mnie to jest trudne strasznie. I... No nie, no wiesz. No... Znaczy nie, niekoniecznie na front. To jakby nie wiem, czy wszyscy, wszyscy... Nie, nie wiem, jak dokładnie jest teraz na Ukrainie. Mhm. Pamiętam, jak właśnie pani Tetiana jeszcze u mnie była, to normalnie jej synowie dostawali nawet smsy na zasadzie do tego i tego dnia masz wrócić do Polski, stawić się i w ogóle jesteś wysyłany i wszyscy. Jak nie, to tam w ogóle, wiesz, to jeżeli kiedykolwiek wrócisz, to więzienie i pamiętam, że do niej też nawet pisali, pomimo, że jakby z kobietą, bo jakieś wykształcenie chyba ma, że była chemiczką czy coś takiego, czyli, że szukali też osób gdzieś w ogóle, wieś, na Backstage czy coś, tak, coś przydatnego. przydatnego i ją też tam chcieli, jakby, żeby, żeby wróciła. Nie, nie pamiętam, co, co, co finalnie się z tym wydarzyło, nie? No ale pamiętam, że jej synowie normalnie wracali na front, nie? I Dobra, potem to było... Ja, ja zadam ci inne A pytanie, różnie. jak jesteśmy przy tym wątku, bo no. na przykład gdyby Polska została zaatakowana, to poszedłby do, poszedłbyś do wojska i bronił kraju, czy nie? Nie wiem, to jest trudne pytanie. Nie mam pojęcia. Ja miałem takie pytania na Instagramie. No nie dziwię się. Po tym materiale, nie? To, to jest klasyk. No. Ja nie wiem, to znaczy czuję, że bardziej byłbym w stanie się przydać w inny sposób, po prostu. Mhm. Znaczy... Okej, okay, no nie wiem, mam jakąś tam krzepę fizyczną, strzelałem na strzelnicy, ćwiczę sztuki walki, to znaczy jestem w takim typie gościa, którego po jakimś tam przeszkoleniu wierzę, że coś tam mógłbym ogarnąć, ale wydaje mi się, że Chyba więcej byłbym w stanie zrobić gdzieś, gdzieś tam backstageowo, tak? Jakby przy, przy innych aspektach, na przykład, wiesz, no, mój tata był pułkownikiem i on pracował, jakby był oficerem, więc działał tam w dziale rozwoju wojsk lądowych i, wiesz, on jakby przygotował jakieś prezentacje, nowe sprzęty, researchował rzeczy, przedstawiał to do dowództwa, proponował jakieś tabele, co mhm. kupić, czego nie kupić, co ma sens, jakie rzeczy wymieniać i, na przykład, czuję, że przy tym opór więcej byłbym w stanie z moim analitycznym umysłem. I pomóc gdzieś tam wdrożyć się... nie Niż, jako, strony, Rambo na linii niż jako Rambo na linii frontu. Mm. I, I tyle to, to z jednej strony. A dwa, pewnie tak sobie to usprawiedliwiam, bo to bezpieczniejsze też. No na oczywiście. pewno. No tak. Nie? I, i, I tyle, więc mi by było bliżej do tego, ale to. Trud, łatwo jest o tym mówić, jak nie masz tej sytuacji. Ale inaczej to. Czy znaczy inaczej? Generalnie. Chciałbyś się zaangażować, bar, w jakiś sposób, sposób uciekać? Tak. Nie, no w jakiś sposób bym chciał być zaangażowany, ale myślę, że w tego typu sytuacji, tak jak znam siebie i swoje instynkty, Pewnie najpierw zadbałbym o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i jakby wiesz, dobytek to tam, ch... nie, mhm. ale zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich, mhm. nie, rodziców wyciągnąć z kraju, dziewczynę, zwierzaczki, gdzieś zabezpieczyć. Najpierw to jest jakby rzecz numer jeden, a potem się zastanawiać, jak na drugim miejscu w liście, ok, co z moimi umiejętnościami mogę zrobić, żeby pomóc w tej sytuacji, mhm. okay. nie, to wiesz. Na przykład, nie wiem, masz takie profile jak y, kiks czy jakby inne informacyjne, informują o jakichś rzeczach, wojna też dzieje się na polu informacyjnym. Mam no, zasięgi. W dzisiejszych czasach to strasznie. Dokładnie. Może byłbym w stanie się bardziej przysłużyć, y, 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 sprawdzając informacje, wchodząc w research, podając dalej dobre źródła, dbając, żeby, 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 żeby to działało. Może byłbym w stanie tymi zasięgami organizować jakieś zbiórki, przekazywać gdzieś pieniądze, organizować pomoc. Mamy już pracowników pod sobą, więc coś mógłbym mm -hmm. zrobić. Mam, wiesz dom, mieszkanie, byłbym w stanie gdzieś przyjąć jakieś. Dużo rzeczy, które jestem w stanie zrobić, i myślę o tym w ten sposób, a niekoniecznie, że to musi być biegnięcie z karabinem na przeciwnikach. Z Dokładnie. To, to nie jest jedyna forma, w, jaką, w jakiej możesz się zaangażować, nie? A wszystkie te rzeczy, o których mówię, są bezpieczniejsze i też są realną pomocą w tej sytuacji, więc no, mi jest bliżej do tego na przykład. Okej. Okay. Nie, no. bo ja tak zapytałem o to, bo w momencie, w którym. Wiesz, był ten cały motyw związany z, 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 z tymi słowami Abusa i z kałachem na front i tak dalej, bo jesteś kawałem, kawałkiem mięsa, kawałkiem chłopa, no to powiedziałem w odcinku, że uważam, że każdy powinien mieć prawo do wyboru na temat tego, w jakiej sytuacji w stosunku do czego chce ryzykować swoje życie. A umówmy się, że sytuacja wojenna, przebywanie na terenie wojny, no, jest cały czas wchodzeniem w ryzyko ostateczne. Oczywiście. Nawet jeżeli jesteś gdzieś na zapleczu, nie? w sensie, że tą sytuację na Ukrainie pokazała, że były bombardowane szkoły albo jakieś miejsca, gdzie była wiesz, zapewniana pomoc, Oczywiście. zapasy i tak dalej. Tak. Tam też ginęli ludzie. Nawet jak jesteś cywilem, no tak. to też no nie ominie. No właśnie, tak. więc rzeczywiście nadal jest to cały czas jakaś strefa ryzyka. No i w związku z tym dlatego powiedziałem, no i wydawało mi się. Na to mi się wydaje, że to są, no taki logiczny wniosek, że uważam, że człowiek nie powinien być zmuszany do ryzykowania życia wobec czegoś, czego nie chce ryzykować. No ma to sens, ale wierzę, że z wieloma osobami się to kłóci wewnętrznie, mhm. nie? Że czują, jeżeli ktoś czuje przywiązanie do swojej grupy społecznej, jakby jak, jaką jest dana narodowość, jeżeli czuje przywiązanie, wiesz, do kraju właśnie, w którym się urodził, to wierzę, że jeżeli jest sytuacja zagrożenia życia, a ty czujesz wspólnotę, to ten, kto się z tej wspólnoty wyłamuje, możesz go postrzegać jako zdrajcę, że nie mhm. jesteś z nami, że my wszyscy idziemy walczyć, a ty uciekasz. Więc znaczy, myślę, że to jest naturalny mechanizm. Znaczy, czy moja postawa jest wolnościowa na zasadzie, jeżeli czujesz to, to czuj to działań, i rób tak, jak uważasz i to jest w zgodzie z tobą, chcesz, ryzykuj, bo to jest wartość, dla której ty jesteś gotów to ryzykować, a jeżeli ktoś nie jest, no to też daj mu tę wolność i niech działa w ten sposób, jak on, czy on tak, to czuje. z tym, że prawdopodobnie różnica jakby... Jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, bo oni walczą o coś, co też jest Twoje. Między innymi. Czyli wiesz, na tym terenie jest na przykład Twój dobytek, Twój dom, Twoje hmm. mieszkanie. No to oni idą o to walczyć, a Ty uciekasz? Hmm. Wiesz co chodzi. Czyli oni walczą o coś Twojego. Rozumiem. A, a, a Ty tego nie robisz. No i w związku z tym mają prawo rościć sobie pretensje do Ciebie. Ale to zakłada, że ja chcę, żeby oni o to walczyli. Aha, a to, a to jest to obojętne. No na przykład, jak Ty powiedziałeś, że masz w dupię dobytek. Mm -hmm. No i co? No ale ktoś mówi, no ale ja o to walczę, A ty powiesz, no ale ja nie chcę, żebyś o to walczył. No i co wtedy? Okej, okay, git. No to, na to kupuję. <laughs> nie, Dobra. wiesz o co mi kupuję. chodzi? Kupuję. Że to jakby jest takie przekładanie własnego systemu wartości na wszystko inne i mówienie, okej, okay, ty też musisz myśleć w ten sposób. Mm -hmm. A ja uważam, że. Bo to jest, wiesz, no, okej, okay, bo to wiadomo, że pod tym kamuflażem tego wyboru i wolności jest kwestia zawodowego wojska na przykład, nie? Gdzie tak. y, też panuje dyskusja, czy każdy powinien być na obowiązku w szkoleniu jakąś część życia w związku z tym poświęcić na to, no bo różnie bywa, tak? Oczywiście. Y, I i wtedy, wtedy rzeczywiście się to są sytuacje, kiedy to się przydaje. Czy jednak wojsko powinno być totalnie zawodowe, żeby szli tam tylko i wyłącznie ludzie z zajawką, którzy chcą to robić, oddają się... Ludzie z zajawką? No tak, no. Nie ale... Wiem, może nie, ale znaczy nie, bo wiesz co, jak powiedziałem powiedział, to ludzie z zajawką, to miał takiego kumpla. A, zajawka, pojechałbym sobie na Ukrainę Ale wiesz co, nie, no wiesz co, nie, bo to ja bardziej tak mówię w takim kontekście... Że miałem szed kumpla, który od zawsze się interesował grami wojennymi, lubił mhm. te klimaty wojenne. Nie wiem, czy miał kogoś z rodziny ale wie na przykład. Ale wiesz, tak, tak, miał totalnie taką zajawkę i on tak od razu chciał do wojska. Wiesz, okay. po prostu to, to było jego szczyt, spełnienia marzeń, wczuł się w to. Ciekawe. On tak chce żyć, nie. Na przykład, też powiem ci ciekawostkę, kiedyś oglądałem, nie pamiętam jak ten kanał się nazywał, bo pamiętam twarz tego gościa, ale w każdym razie to był amerykański kanał związany z gotowaniem i. Tam w pewnym momencie była taka kampania y, marynarki wojennej USA. I oni właśnie kupowali takie spoty reklamowe na tych, i chyba nawet z udziałem tych youtuberów, że oni jeździli tam i bezpośrednio na tym statku tam, nie wiem jak się nazywają, ogromne takie okręty, w każdym razie tam nagrywali na miejscu i to też było pokazywane jako zajebista zabawa. Tutaj burgery normalnie na obiad, tutaj jakaś orkiestra, wieczorem imprezki, wiesz, nie? Generalnie pokazywanie tego w takiej formie na zasadzie, o, super, zabawa i ten, no tylko czasami trzeba tą rakietę wystrzelić, mówię, takie obowiązki. Więc... Wiesz, wydaje mi się, że rzeczywiście są ludzie, którzy Mogą lubią tę narrację, chcą w ten sposób żyć. Yy, I okej, okay, w sensie nadal mówię, jeżeli to jest kwestia twojego wyboru i wtedy rzeczywiście bardzo duży nacisk jest kładziony na to, żeby to było atrakcyjne. I mhm. nawet jeżeli nie masz tej zajawki, o której powiedziałem, mhm. no to idziesz tam ze względów na przykład finansowych, nie? czysto finansowych, że uznajesz, że to jest najlepsza droga dla ciebie, żeby zapewnić byt sobie, rodzinie i tak dalej. I też wiele osób tak robi. Mhm. Nie? Zewnątrz później na emerytury czy Oczywiście. coś, nie? To też tak. jest kolejny wątek, który tam taki jeden facet na, 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 na TikToku też omawia, związany z wojskiem, jak opowiada o środkach, to wygląda. No nie, no, nie i no, no wojskowi mówi. w Polsce na przykład, wiesz, i mieszkanie dostajesz z przydziału, dostajesz, wiesz, kasę zajebistą. No i wcześniej no ta ekstra. emerytura, no wszystko, Oczywiście. nie? Więc tak. Jest to coś, co dla części osób też jest kuszące jako tak. wizja. Więc mówię, jest, są sposoby na to, żeby rzeczywiście zawodowego wojska było więcej niż mniej, tak. a jednocześnie uważam, że mówię zmuszanie postronnych ludzi, którzy kompletnie nie ogarniają tematu, nie nadają się, przede wszystkim profil psychologiczny nie pasuje do tego, co tak. tam się za chwilę ma Mogą więcej szkody czasami zrobić niż tak, po pożytku Tak, właśnie to też jest często argument, że nie każdy się nadaje na takie napięcie, na taki stres i więcej właśnie potem jest problemów niż pożytku z takiej osoby. Też był taki motyw, oglądałem podcast z żołnierzem z Polski, który właśnie na Ukrainie był, żeby tam pomóc i opowiadał o tym, jak, że raczej się poruszają małymi grupami i dlaczego nie biorą właśnie takich losowych osób, jak mają jakieś zadania do wykonania. No i właśnie o tym mówił, że on musi ufać tej osobie, która jest obok Dokładnie. niego. To nie może być losowy gość, którego on sobie wziął i na zasadzie idziemy na rekonesans. Tylko ja muszę czuć, bo od tego gościa tu obok zależy życie moje, mojego kumpla Dokładnie. po prawej i tak dalej. Więc tym bardziej uważam, że na współczesnym polu bitwy, które jest Totalnie technologiczne, techniczne, to wszystko jest przemyślane i no, chociażby udział dronów na Ukrainie, nie? To, to pokazuje, jak wiesz, tutaj stoi jakiś super zajebisty czołg i nagle totalnie nie wiadomo skąd spadać jakaś bomba, niszczy ten czołg z załogą w środku. Więc y, pokazuje to, że takie losowe osoby to jest mięso armatnie. Z mojego punktu widzenia, to jest po prostu mięso armatnie. Mhm. I ja osobiście tak bym się czuł na polu bitwy, bo kompletnie się do tego nie nadaje jestem w tego pełni świadom, że się nie nadaje do tego i nie chciałbym w tym brać udziału. I czy w związku z tym moja postawa jest jakaś taka, że wyklucza postawę kogoś, kto chciałby w tym brać udział? Nie. Tak samo to szanuję. Ale jednocześnie nie ogranicza nikogo, kto nie chciałby w tym brać udziału, czy żeby nie przeszkadzać, czy po prostu wierzy, że się do tego nie zadaje. Zgadzam się, przyjmuję narrację, to znaczy zgadzam się, że wyspecjalizowane, wyszkolone wojsko jest warte tysiąc razy no. więcej no niż Jak rangą. ktoś strategię, to wie. Dokładnie, no zresztą no. to też pokazuje... Strategia Rosji, która oni, oni dokładnie wysyłają młodych chłopaków wiesz, na front na Tam, śmierć, Wiesz, Wyciągają jakiś totalnie, już... I to, to nie działa. To, nie? Nie to nie znaczy, działa. Ukraińcy, którzy dostają. Oczywiście bardzo spłycamy, tak? Tak, I to jest bardzo dużo bardziej. Nie jesteśmy super ekspertami, ale na podstawie dokładnie. podcastów, które oglądałem, słuchałem, orientowałem się w temacie. Tak, Ukraińcy z, zajebiś, z zajebistym sprzętem, który jest dowożony bo tonami, dostają, Dokładnie, podostają. bo dostają, no, radzą sobie, wiesz. Dużo lepiej niż bez tego sprzętu. I to nie jest kwestia ilości ludzi, która pójdzie tak, na Tak. Chociaż są bardzo zaangażowani. Biorąc szczególnie też pod uwagę no, proporcje sił, w sensie skala. No, nie, Oczywiście. No, jakby, no jest, skala Oczywiście. Jest, tak. Ja na koniec może zostawię z polecajką. Do, do, dosyć ciekawa książka, jakby w tym temacie, która mi też trochę uświadomiła, jak dużo daje wyszkolenie i jak mocno to zmienia. Książka jest w ogóle o biznesie, ale to jest paru gości, którzy założyli firmę, gdzie pomagają kół. Uczować biznesy, a oni byli członkami Navy Seals. Mhm. I po prostu zasady, yy, które działały w Navy Seals, Przenoszą na biznes i na firmy, i na tym zrobili sobie całą renomę. I napisali fantastyczną książkę Ekstremalne Przywództwo, czyli Techniki Zarządzania mm -hmm. Navy Seals w biznesie, co, co, coś takiego, bo w każdym razie ekstremalne przywództwo, te, te, te techniki Navy Seals, fantastyczne, bo jest tak, jakby cała książka jest skonstruowana tak, że jest podzielona tam na kilkanaście rozdziałów i najpierw opowiadają jakieś historie z pola bitwy, co się działo, właśnie to, o czym mówi, że zaufanie do kolegi, mm -hmm. w jaki sposób się komunikują, jak te szkolenia wyglądały, jak zmiana dowódców, na przykład potrafi. Wpłynąć na performance zespołu, że miałeś na przykład czteroosobowe grupy, które miały jakiś tam tor do zrobienia, i yy, jednego dnia jakaś grupa była najlepsza, a druga była ostatnia, jeżeli chodzi o czas, w którym dotarli na metę. I potem na drugi dzień zamienili przywódców tych grup, i się okazało, że ta, która była pierwsza, spadła na drugie miejsce. Czyli, no, pomimo zmiany dowódcy, na tego z mm. najgorszej jakoś tam dali sobie radę, ale jak ci najgorsi, ostatni, patałachy, najsłabsi, dostali dowódcę z najlepszej grupy, to zajęli pierwsze mm. miejsce najpierw, i masz opór dużo takich fajnych mechanizmów tam przekminionych, i na realnych przykładach z pola walki. Więc chciałem gorąco polecić tę książkę, może sprawdzę dokładny tytuł, bo ja ją też polecałem na moim Instagramie, i myślę, że ona też dosyć ciekawie otwiera perspektywę na to, jak wygląda współczesne pole mm. walki. Hmm. Fajne w sumie tak zachęciłeś, może sam sobie. Przeczytać? Nie udostępniemy jednak na Instagramie, ale gorąco polecam. Mhm, Ekstremalne przywództwo. To jest takie hasło, takie główne, promujące książkę. Fajnie brzmi. W sensie zapowieść, co mówiłeś. Polecam, polecam. Nie wiem, natomiast czy, czy my chcemy kolejne poglądy Abusa rozkładać na części Wydaje pierwsze Wydaje mi się, że nie, bo to daje pogląd ludziom, jak nie, to nie, ty w odcinku, bo dzisiaj wrzuciłeś odcinek, tak? Bo to w środę nagrywałem. Chyba jego nie wrzuciłem akurat. jego Nie dawałeś, Abusa. Jego nie No dobra, no to w każdym razie u mnie jest tam w odcinku gdzieś tam ten temat. Jak nie, no to możecie wejść na od strony Ekipy i tam zobaczyć sobie źródło, Dokładnie. żeby nie było z naszym komentarzem, czy jakąś nastawienie, można sobie to ocenić. Tak. Więc to na pewno można jakoś tam sobie zbadać. Myślę, że tutaj takie kwestie podcastowe, czyli właśnie do szerszej rozkminy, no to sobie fajnie ruszyliśmy i też nie wiem, czy jest sens właśnie wszystko odhaczać. Myślę, że nie. Natomiast y, Frizz y, odhaczył kolejny program skopiowany z telewizji. No. Tak przynajmniej zarzucił mu znany youtuber komentarzy Rewo. Ja jak się potem okazało... Nie nie no a w tytule co było napisane? A myślisz, że jak jest znak zapytania, to jesteś usprawiedliwiony kolego? Tak. A, tak, no bo, to, a, ale to, nie, przepra, bo to przepraszam. Zarzuty to w ogóle były już w sieci, bo one się pojawiły w komentarzach na Twitterze i tam były linki do artykułu właśnie. To, ja, to nawet nie tak, że ja to jakoś super znalazłem, tylko po prostu jak e, Reis zaczął wrzucać posty związane z tym, bo tam wrzucił zbiorczy post, gdzie opisał. Gdzie bardzo tak, szeroko tak. To tak, opisał. tak. Na, to, na czym to wszystko będzie polegało? I tam ludzie po prostu w komentarzach zaczęli wrzucać linki. A, patrz, te też, o, to już ten przypadek, nie. Więc jakby podłapałem motyw, który już się pojawił, to nie było tak czysto gdzieś tam ode mnie. Czyli populistycznie popłynąłeś na fali. Okej. Okay. Mm, nie. <laughs> <laughs> Nie, ale przez chwilę się zastanawiałem. Mm -hmm. Bardziej to było w ten sposób, że przypomniała mi się sytuacja z TVP, bo już kiedyś wobec Face'a był taki zarzut związany właśnie z TVP i serią z kamperami. Tak. Bo Face realizował taki no, podobny projekt, rzeczywiście, że tam ruszają sobie grupy kamperami, są zadania, bla bla, no tam wszyscy wiemy mniej więcej o co chodzi. No i też było kto, od kogo podkradł pomysł, bo to niemożliwe, że telewizja i youtuber realizują praktycznie w tym samym czasie podobny koncept. No i wtedy mówię, no dobra, wiadomo, mogło się zdarzyć, nie? W sensie różnie bywa na tym świecie. <coughs> Przepraszam. Różnie bywa. Może przestać dymić. <coughs> no chyba, że chcę, żebym kasłał, to nie wiem, do wyboru. A, no zajebiście, jedziemy z tobą. Hmm. No i teraz, jak usłyszałem, że ej, kolejny raz jest zarzut wobec Friza, że jest dosyć oryginalny program bazujący na, mafia, na grze Mafia, no i że jest taki temat, no i że TVP coś takiego, TVN... Woln. Przepraszam muszę się wykasować. W każdym razie no i był właśnie program tym razem w TVN, który został zakupiony na licencji zagranicznego programu The Survivors, chyba nie, przepraszam, The Traitors, The właśnie, przepraszam. Zdrajcy. Tak. I yy, no i tutaj znowu pojawił się wątek, kto był pierwszy kto się inspirował, skąd przyszedł pomysł, jak to możliwe, że czy w podobnym czasie dokładnie. realizuje, czy zapowiada, no pewnie do realizacji też niedługo dojdzie, być może znowu w podobnych terminach, e, kto tutaj był pierwszy i kto od kogo ściągnął. Takie było generalnie pytanie. No i ja tak miałem, kurde, no raz się może zdarzyć. A no mówię, no znowu, jeszcze i stacja, i ten, mówię, pomysł dosyć oryginalny, w sensie inaczej, mm. No właśnie, czy na pewno aż tak? Znaczy inaczej, bo to nie jest graf Berka, o, o to mi no chodzi, tak. tylko pewna koncepcja, tak? I mówię, dobra, zapytam Friza, napiszę, bo tam mam taką konfę otwartą z nim, z wujkiem Łukim na wypadek, właśnie jakichś takich spraw związanych Gorącą z tym. Gorąco bo... macie. Znaczy tak, no bo yy... inaczej, był taki moment, kiedy wokół ekipy się wszystko paliło i. Część rzeczy robiła się taka, wiesz, już absurdalna, i wolałem to konsultować, niż coś powielać, mm. co było głupie. Nie? I, a był taki moment, że ludzie już tam, wiesz, jak były te zarzuty z tą płytą tam, z rzeczami w, tak. w tych boksach. No, to był taki moment, że co 5 minut. Faktycznie, tak, dosłownie, coś coś się, działo. się działo wokół ekipy, jakieś zarzuty, tu, że coś ukradli, tu, coś kopiowali, mm. tu, co, tam tamto. Z wersów była ta głośna drama, to wszystko się działo, i rzeczywiście chciałem wtedy stworzyć taką linię, żeby tam można było się kontaktować. Plus kiedyś też tam się dogrywałem do jednego tego odcinka, twoje 5 minut, więc to też tam jakby gdzieś tam był otwarty motyw. No i tutaj też napisałem i mówię, że chciałbym poprosić o komentarz, no bo, no bo znowu taka sytuacja. No i frizz z tego, co tam się wypowiedział, to... Hmm. No powiedział, że dużo wcześniej zaczęli realizować ten pomysł, bo to oni tak bardzo profesjonalnie do tego podchodzą, rozpisują to, wiesz, są całe tam działy, dokumenty tego wszystkiego, faza koncepcyjna, która zaczyna się od zwykłych rozmów na Messengerze, kończy się na całych papierach i, i rozpisce takiej. Jeszcze oni tam zaangażowali tą swoją poboczną firmę, Lania, coś tam, nie pamiętam, Lania, Lania jaka, coś takiego chyba się hmm. nazywa. Więc rzeczywiście to bardzo szeroko poszło i mieli sporo. E, takich potwierdzeń na to z datami, kiedy oni zaczęli nad tym sobie pracować. On ja mi to udostępnił, ale powiedział, że to są prywatne rzeczy, ja nie mogę tego w odcinku pokazać, Jasne. E, bo, no bo tam są rozpisane... Do sobie, sobie udowodnić, żeby. Tak, tam, tam są rozpisane odcinki, tak. pomysły całe, no, no wiadomo. Więc żeby tego nie udostępniać natomiast, że tak to wygląda. No i mówię, no dobra, czyli Freeze zaczął wcześniej nad tym pracę, przynajmniej wcześniej niż TVN ogłosił, że wykupił licencję tak, na podobny program. No, i cóż, no i tak naprawdę w tym momencie zamknąłem ten wątek, no bo mówię, no tak. Wyjaśnione można się robić. No w zasadzie tak, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas tak się zastanawiam, jak to jest, że, że rzeczywiście drugi raz jest taki przypadek, i yy, gdzieś tam gadaliśmy wcześniej sobie na ten temat, i mówiłeś, że ty totalnie. Mm, Totalnie masz takie nastawienie, że rzeczywiście to mogło się kolejny raz zdarzyć przypadkiem, bo już tyle razy, znaczy tak długo jesteś w branży, już tyle razy widziałeś różne sytuacje, w których jesteś pewien, że nikt od kogoś nie ściągał, tylko po prostu rzeczywiście zdarzyło się to w podobnym czasie, że jesteś w stanie uwierzyć, że tym razem również tak było, nawet jeżeli to drugi taki przypadek. Tak. Ogólnie z mojego doświadczenia, bardzo często ludzie w komentarzach dopisują do rzeczy o wiele głębszy sens, niż on faktycznie istnieje. I wielokrotnie pamiętam, byłem świadkiem jakichś różnych sytuacji, które się działy y, między youtuberami, i po prostu przypadkowo następował jakiś splot wydarzeń, a przychodzili ludzie, którzy mówili: Aha, hmm. rozgryźliśmy. Nie, i jakby nie udowodnić. No jak ten, jak masoneria. Jak masoneria. No, 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 no. Zobacz, jak się na przykład wiesz, zgrzydywanik i tak dalej, przedszalony mówi: Aha, hmm. mam was, a. By, by, byłeś, przy tym, no, i by, ale byłeś przy tym i widziałeś, że to, że, że to nie, no nie, ale nie. z jego perspektywy, kiedy on przy tym nie był, to pewnie miało jakieś. Tak, jakiś nawet tam o tym sens. mówiliśmy w podcaście, że rzeczywiście, jak ktoś tak z boku patrzy, to może być takie, no. Ale jak to? I każdy ma takie sytuacje w życiu czasami, że mówi: O nie, ale to będzie wyglądało że wyjdzie na to, że... Mm -hmm. Czyli nawet, nawet, nie wiem, z kimś w spotkaniu po prostu próbujesz umówić i jeden raz odwołujesz, bo coś ci wypadnie, drugi raz odwołujesz, bo coś się stanie i trzeci raz to samo i sobie mówisz o nie, teraz ta osoba pomyśli, że jej unikam, bo to niemożliwe, żeby trzy razy z rzędu coś mm -hmm. się wydarzyło. I na przykład te wymówki są głupie, typu, wiesz, pies zjadł mi pracę domową, a co jak pies naprawdę zje ci pracę mm -hmm. domową? No tak, tak. I potem... Nikt to nie uwierzy. Więc ja gdzieś tam po prostu wiele razy widziałem sytuację, kiedy coś wynikało z tego, że po prostu się działo albo z zupełnie innych przyczyn, a potem ludzie w komentarzach tworzyli teorię spiskową. Mam jeszcze inny przykład, taki ciekawy. Gram ostatnio w taką gierkę Narcos, i tam mm -hmm. jedna osoba się wciela w Pablo Escobara i kitra się gdzieś na mapie, a czterech graczy timuje się przeciwko tej osobie i muszą znaleźć ją na mapie. Więc jak ja się chowam na przykład na polu D1, robię jakieś tam ruchy i ja wiem, dlaczego je robię, i słucham, jak ci śledczy, gracze, którzy wcielają się w śledczych, próbują rozkminić mój mm -hmm. tok rozumowania i dlaczego coś zrobiłem, ja słyszę, jak oni są bardzo daleko. Mm -hmm. Bo to jest tak, że jak się domyślasz, to trochę zawsze strzelasz i wiesz, dokładasz sobie historię. I zdarzyło się na przykład tak, że oni kompletnie z dupy historię wymyślili, że kiedy, że jakim tłumaczyłem zasady, to powiedziałem coś takiego, więc jestem dwa pola od tego. A tutaj bym się nie postawił, bo to by się źle skojarzyło. A jak gram, tak? I skonstruowali sobie całą nieprawdziwą historię, która nie miała nic wspólnego mm -hmm. z rzeczywistością. W wyniku której ustrzelili dobre pole, <laughs> w ogóle i mnie złapali. No ja właśnie. mówię, nie jestem tam dlatego. Że to, co powiedzieliście, tylko mój ciąg myślenia był kompletnie inny. I t, 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 takie jakby sytuacje też mi unaoczniają, tak się mówi, pokazują. Że, takie słowo. Stwórzmy takie <grym> słowo, lubię neologizmy. <grym> tak? Więc takie sytuacje mi też y, potrafią unaocznić, <grym> jak y, często my sobie dokładamy znaczenie do rzeczy, które go nie mają. No dobra, ale... Natomiast no właśnie. tylko właśnie chciałem przejść. Teraz jak o tym mówiłeś, to przyszło mi do głowy, że Freestyle lubi brać rzeczy z Ameryki. Mm -hmm. I stacje telewizyjne też lubią brać rzeczy z Ameryki po prostu kupując na licencję. Więc jeżeli ten dosłownie, to jest, dosłownie no. Dokładnie, no, to po prostu dosłownie. kupują na licencji, a YouTuberzy trochę nie muszą, bo mogą sobie coś tam poprzerabiać i jest okej, okay, niby. Mm -hmm. Więc. Widzę gdzieś tam scenariusz i myślę, że on może być prawdopodobny, że te, te stacje na pewno śledzą, co jest popularne za granicą, żeby kupić licencję. A Flynn też śledzi, co jest za granicą. Jeżeli ten program, ja nie wiem, czy on jakimś dużym echem się odbił i może był jakimś ogromnym sukcesem, jeżeli chodzi o oglądalność. Więc może ekipa Karola na to trafiła i powiedziała: Ej, chcesz patent na YouTube'a? No. To, co czytałem w artykułach, to że podobno jakiś hit. I że no, dlatego tego chcą go powielić tutaj. To, to to ma bardzo duży sens, że oni na to trafili i powiedzieli: Ej, to zróbmy podobny patent na YouTube'a, to zażrę. Hmm. i stąd masz zgranie się w czasie też, nie, że to też jest bardzo prawdopodobny no właśnie, scenariusz. Tylko, no właśnie, bo w tych głosówkach też tam było, że on to, Fris mówił, że wymyślił to w trakcie tam tworzenia Twojej 5 minut 2, gdzieś tam miał to już z głowy, powstały pierwsze szkice i tak dalej, a przy czym mi też jest bliżej do tego, że to nie jest tak, że on tak totalnie sobie siedział i wymyślił to, tylko że gdzieś musiał na to trafić i stwierdził, a zaadoptujmy to tak tutaj do... Zadaptujmy to tutaj do, do naszych warunków na YouTube i spróbujmy to zrealizować, nie? Więc też mi się tak wydaje, że rzeczywiście mógł być ten klimat. Natomiast, wiesz, to jest też inna teoria spiskowa wokół tego, że na przykład... E, albo Frisma ma szpiegów w telewizji, w jakichś mhm. działach realizacji, którzy mu podpowiadają, ej, według badań albo coś tam tutaj wyszło bo to będą i Będą szykować tak, coś tak, takiego. Albo odwrotnie, telewizja ma szpiegów u Frizza. <laughs> <laughs> Także wiesz, to, to tak mówię, ja to tak prześmiewczo opowiadam, ale mówię, że różne rzeczy się pojawiają w komentarzach odnośnie myślenia ludzi, jak to wszystko może funkcjonować. Totalnie. Totalnie. Hmm. Ja, ja to zbiłem trochę na moim odcinku, bo tam zasugerowałem taką tezę, że Raczej popularnych rzeczy w telewizji polskiej, jakby rozmaitych, tak? Czy na Polsacie, TVN, TVP, to co jest puszczane na popularnych stacjach telewizyjnych i to, co jest popularne na YouTube, nie ma wpływu na siebie za ale bardzo. Właśnie, ale zobacz, a jak na przykład masz teraz content goatsowy, nie? i on ogólnie jest inspirowany tam Sidemenami i tak Oczywiście. dalej. No nie, to wiadomo, to już był ten cały wątek. Natomiast ja mam wrażenie, że popularność paradokumentów w telewizji trochę się przyczyniła do popularności takich formatów y, też na YouTube. Że mm -hmm. ludzie oswojeni z kontentem takim paradokumentowym, który jest y, taki amatorski wiesz, że to niby w telewizji, ale wiesz, no oglądasz ludzi, którzy karykaturalnie więc często, wręcz często występują, nadając tym postaciom drugie życie, jak mm -hmm. tam, wiesz, mięsny jesz, nie? Tak, no wiesz, co, tam różne takie. takie ten. I że nagle Na ruciach do dzisiaj cały content jedzie na komentarze. No to jest niesamowite, tyle można. Trudne sprawy 73. Wow. No tak, no. i że wiesz, że rzeczywiście teraz przekładając ten content na YouTube'a, nic nie czuję takiego przeskoku, tylko w zasadzie taką... To krótką. już znam. Tak, że to już znam, pewna kontynuacja, oswojenie się z formatem, wiadomo jest, to troszkę z innym smakiem, ale wiesz, że generalnie to oswaja ludzi z tego typu formą. Coś w tym może być, szczególnie jeżeli jakieś formaty z telewizji, na przykład w formie shortów czy urywków na TikToku mhm. przebijają się do internetu, czyli jak internet zaczyna się czymś jarać, to łatwo jest im to podać w inny sposób, ale z drugiej strony nie masz trochę wrażenia, że jeżeli chodzi o programy telewizyjne mhm. i show też na YouTubie, to wszystko i tak leci kliszami, które są już wypracowane i znane od lat i po prostu przerabiają to na inną formę, bo motyw mafia, zdrajcy w drużynie to jest stare jak świat. Tak samo jak masz program kulinarny, program taneczny, program taki, to, to, to wszystko już było, nie? W sensie agent, jakby w, ag w Agencie chyba też było tak, że jedna osoba była zdrajcą i drużyna musiała wykryć, kto jest agentem i współpracuje. No tak, wiesz? przy czym wydaje mi się, to nie wiem, najwyżej mi popraw, że bardzo często jednak te szlaki przeciera, przynajmniej przecierała do tej pory telewizja, no bo miała takie budżety i możliwości, że pokazać takie wiesz, pewne maksimum danego formatu, szczególnie jak on gdzieś zażarł i już potem był kopiowany na licencji. Czyli wiesz, takie program po której mam talent. Nie? Dokładnie. Wiesz, że to już było na takich naprawdę wysokich budżetach, robione z rozmachem, regularnie przy No, Ale przed mam talent, jakby też były inne programy z talentami, nie był jakiś IDOL czy. Tak, tak, tak. No. Tylko mówię, że. Jednak gdzieś tam mam wrażenie, że bardzo często ta telewizja przecierała szlaki, w związku z tym oswajała widzów z pewnym formatem, który potem za sprawą rosnącej popularności internetu przenosił się też tam w mniej lub bardziej profesjonalnej odsłonie, no bo wiadomo, że na początku w internecie nie było aż tyle kasy, teraz jak pokazuje, nie wiem, tam Mr. Beast, czy w naszych warunkach tak. e, Freeze, że tej kasy też jest na realizację różnych rzeczy z większym rozmachem. Tak, ale y, zgadzam się, ale myślę, że to wynika z tego, że telewizja po prostu była wcześniej i mieli dużo no, tak, więcej tak. czasu na tak. porobienie różnych formatów, ale zobaczcie, jak wspomniałeś Mister Bista, ja mam wrażenie, że rzeczy, które on robi, są totalnie poza formatami telewizyjnymi i że telewizja na przykład nie, nie robi odcinków misterbistowych, pomimo, że mogliby, bo mają na to kasę. A zobacz, jak to świetnie działa. To jakby on, on leci trochę na często na tym patencie, że jest skala, duże rzeczy. Ale widzisz, na przykład tutaj, ja na przykład, jak ostatnio oglądałem Mister Bista, ten jego nowy odcinek. To okej, okay, to nie jest dokładnie ten sam format, bo wiadomo, ale też program, ale pogromcy mitów na przykład. Okej, okay, no on da się taką hmm. Bardzo dużo ma rzeczy, gdzie rozpierdziela różne rzeczy, sprawdza. To nie jest jakby ubrane w format, sprawdzamy mity, tylko jakby skrócony do tej formy rozwalmy coś. No. Ale w pogromcach mitów też to bardzo często, bo nie wiem, kiedyś tam tira brali. Z zobaczymy, tego, co się tak, stanie. Tak płodzą z przodu i zobaczymy, czy samochody porościna, nie? I na hmm. zasadzie for fun. I tak samo, wiesz, właśnie u Mr. Beast'a jest, nie? że rozwala tam ostatnio, widziałem, że jakieś o, te silniki odrzutowe chyba z 6 czy 8 do samochodu i czy przeskoczyłeś tam autobusów, nie? Więc tam jest mnóstwo takich Pewnie rzeczy. nie tak, no ja myślę, że te albo, światy yy, się naturalnie zazębiają, to Też są no. takie absurdalne rzeczy. Ogromna dziura w ziemi, zbudował do niej tory i pociąg tam rzucił. <laughs> <laughs> nie widziałem tego. No to no, mi to super. jest mi super. To jest po prostu taki szab... I najlepsze jest to, jak już możemy chwilę też pogadać o tym, no. że ta rozrywka jak ewoluuje, to jest tak, że ja się zastanawiam tak samo, gdzie, gdzie jest finał tego, bo u Mr. Bista już jest tak upakowany kontent. Yes. Wiesz, to jest już tak absurdalnie doprowadzone do takiego momentu, że w zasadzie cały czas wybucha samochód. Tak. już rzadko kiedy widzisz, jak on jedzie, kur... <noise> tylko już widzisz, jak on wybucha cały czas, a tu samolot spada i on już uderza. Patrz, już teraz uderza, nie? to już nie ma momentu, o, przygotowujemy samochód. Że nie budujesz napięcia. Sam... Tak, tylko już praktycznie to napięcie Ubudu. jest tak do minimum, żeby wiesz, no coś tam było. miastową gratyfikację. Tak, ale ta gratyfikacja dostajesz. jest momentalna i prawda jest taka, że każdy jeden YouTuber. Zrobiłby z każdej tej jednej rzeczy oddzielny film. Tak. A u niego to jest w 10 minutach pięć filmów innych youtuberów. Albo z 20. Albo i więcej, zależnie no, od jakiej prawda. formy. Bo tam czasami też był odcinek, jak tym pociągiem rozwalał ścianę z cegiem. To, to są takie absolutne rzeczy tak. czasami, ale to siada. Więc i te wyniki, które on generuje na poziomie tam nie wiem, 150 milionów. Oczywiście pokazują, że to jest dobry kierunek. Tak, tylko właśnie się zastanawiam, co dalej, nie? bo to już tak jakby te możliwości budżetowe niszczenia, bo tam wiesz, też Lamborghini se niszczył, tam już wszystko, jakieś Jasne. domy sobie stawia, no, z dykty... go, Tak, tak to już tam już są zabroni. takie rzeczy, takie budżety, jak z, z tym pociągiem wrzucanym do dziury, albo <grym> spuszczaniem samochodów z helikoptera, czy z budżety, tak, takie, co ci do głowy przyjdzie, że zastanawiam się, do, dokąd to zmierza, nie? Jakby co dalej? W sensie, czy to będzie taki motyw, że ten, ten format gratyfikacji rozrywki będzie dalej gdzieś forsowany w jakimś kierunku, którego teraz sobie nie wyobrażam, bo nie wiem, co można robić więcej. Czy to będzie tak, że w pewnym momencie będzie taki przesyt i jakiś reset tego? bo... Znaczy możemy dojść do poziomu, w którym biologicznie po prostu to przestanie być dla nas przyjemne. nie? To znaczy, już teraz te nasze receptory dopaminowe są przeładowane. Po prostu no, ciągłymi bociwa chociażby. Dokładnie, to, to już jest przeładowane. I wiesz, na przykład, jak przyszedł TikTok z bardzo szybkimi treściami, to z kolei na YouTubie spopularyzowały się treści wolniejsze, spokojniejsze, dłuższe, bardziej merytoryczne. Ludzie sobie podcastów słuchają, gdzieś. Y jest ta równowaga w przyrodzie, mm. że jak ludzie są przebodźcowani, to potem potrzebują spokoju. Więc ja myślę, że dojdziemy w końcu do takiej biologicznej, naturalnej bariery i okej, okay, z czasem nasze organizmy i mózgi, szczególnie kolejnych, zadaptują. coraz nie bardziej wiem. się adaptować i gdzieś będziemy w stanie błyskawicznie przyswajać wiedzę. Tak jak wiesz, zobacz, masz, czytasz książkę, no to czytasz wolno, ale możesz się wyuczyć technik szybkiego czytania i są ci ludzie, co z tym wskaźnikiem mm. metalowym robią, wiesz, ileś set <laughs> słów na minutę, jeżeli chodzi o tempo czytania. Więc ale, ale oni też mają gdzieś limit prędkości czytania. I czy jakby od bardzo malutkiego dziecka to ćwiczyli, to czy ten limit byłby wyżej niż u osoby dorosłej? Na pewno, więc kolejne pokolenia się będą adaptować. No wiem, ale ale dobijasz do biologicznego limitu. No w pewnym tutaj, momencie. Ja już, dla mnie to już jakby. Wiesz, to, to, to tak sobie tak się wyobrażam odcinek, załóżmy, Mister Bista za 10 lat. To co? Tylko. Wiesz, wszystko, co, co dzisiaj robimy, odcinek się zaczyna i 10 samochodów wybucha, wiesz, w linii, nie? Czemu nie? Wiesz, co mi chodzi, że to już tak. Do tego stopnia tak wyobrażam, a w tle spada ten samolot, a tutaj, nie wiem, y, tsunami. Kur... No, tak, wiesz, znaczy, że to już takie Na już... koniec dnia też progiem pewnym będzie to, żeby ten odcinek był w stanie opowiadać pewną historię, no bo to, co my oglądamy, to interesuje nas dlatego, że to opowiada pewną historię. I tak kiedyś ludzie sobie po prostu przekazywali ustnie, potem się pojawiły filmy i tak dalej, więc to musi na koniec dnia opowiedzieć historię. To nie może być zlepkiem losowych scen, więc to też będzie determinować mm. tempo. Mm. I jak, be, jak bardzo będzie w stanie podnieść dynamikę, nie zatracając a sensu tak historii. Ja teraz się zastanawiam, czy u Mister u niego nie ma jakiejś takiej historii. Znaczy historią jest bardziej ten jeszcze, jeszcze element jakichkolwiek przygotowań. Na zasadzie takiej narracji, siema, tutaj przygotowaliśmy samolot, yy, czy tam przygotowaliśmy samochód, który za chwilę przeskoczy te autobusy, czy da radę. Puf, nie ja myślałem, że to Ja Ja się kurczę nie widziałem tego odcinka. No ale myślę o tych, mm. które mm. widziałem, czyli na przykład porywacz. Historia brzmi: jest porywacz, mam mieć gnąć, wygra nagrodę, ja uciekam. Mm. I wokół tego, jeżeli jesteś w stanie to sprzedać tak, bo jedziesz na tym, że jest ciekawość, czy on go dogoni na końcu i co mm. się wydarzy, i pomiędzy to możesz upchać ile chcesz rzeczy. Masz 100 osób w boksach. I historia jest taka: zamknąłem 100 osób w boksach. Na pewno jesteście ciekawi, kto wygra i jakie przeszkody staną na ich drodze. To na przykład ciekawi, bo tak jak o tym mówisz teraz, rzeczywiście są. Tak, bo okej, okay, u mnie Bista są różne formaty. nie? Jest tak. też taki format opowieści narracji z jakimś takim motywem programu. Właśnie jak mówisz tutaj, że tam się ganiają, czy, czy jest coś. Jest też takie, są te, te treści, o których ja mówię, że tam w zasadzie wszystko wybucha. I, można i, zrobić i, jak wiele samochodów zdetonuje, zanim aresztuje mnie policja. Tak, I, no, I cały film to są wybuchy. Tak, nie można. I to tak, działa. Można, można, Moż, tak można tak zrobić. A też się tak zastanawiam, czy to też nie jest tak, że Człowiek trochę spowalnia z wiekiem, że mam wrażenie, że za dzieciaka tak było, że mm, jakby miałem trochę większą tolerancję na te bodźce. Wiesz, mogłem non-stop oglądać kreskówki, stymulować się tym i tak dalej, a jednak gdzieś z czasem wolę przed podcastu posłuchać. Wiesz, o co mi chodzi? Myślę, że, że jest, że jest coś takiego, że ten mózg jakby. nie tyle Traci się, tą zdolność do adaptacji, bo ona zwalnia. Tak, tak? Albo się starzeje w tym sensie, tak. albo jest coś takiego, że rzeczywiście. Już zbiera to doświadczenie takiego przebodźcowania i mówi: Okej, okay, już wiem jak to jest, i spoko. Nie, nie potrzebuję tego na co dzień. I tak się zastanawiam. Bo bardziej widzisz, ludzki. że może ci to nie służy. Wiesz, jakieś tam potencjalne ryzyko z tym związane jest to, że to nie wpływa dobrze na dzieci, bo to im rozregulowuje mm -hmm. po prostu, wiesz, one jakby, je jeżeli przebywają od bardzo małe, bardzo, jakby wiesz, od drugiego roku życia na przykład. No, albo się składamy o dzieci. jako to ja. goście bez jako eksperci. Tak? Nie no, ale mam znajomych z dziećmi i oni mi opowiadają na przykład. Mm -hmm. Nawet wiesz co, teraz rozmawiałem jakby z bliskim znajomym, mówi, że. Jak tylko, bo jak starają się dziecko wychowywać tam z jak najmniejszą ilością telefonu, tabletu, mm -hmm. bajek, żeby no, to raczej spędzało czas, no. czas, rzadko spotykane w ogóle. I on mówi otwarcie ten znajomek, z nim o tym rozmawiał, mówi, że jak dziecko dostanie na jeden dzień nawet bajki, żeby pooglądać, gdzie to tempo bajek i bombardowanie mm -hmm. receptorów dopaminowych, to jest. Inna skala, a jak wiesz, telefon jakieś TikToki by dostało, to w ogóle by była masakra, ale same bajki wystarczą do tego, że potem oni przez kilka dni obserwują, że dziecko jest dużo bardziej niecierpliwe, łatwiej się denerwuje, wchodzi w konflikty, mm. złości się, jak czegoś nie dostanie już, jak rodzice się na coś nie zgodzą, czyli jakby to, to gręca, działa i to gręca, destabilizuje gręca, ten ośrodek nagrody. I teraz, jeżeli masz na przykład, wiesz, człowieka, który od drugiego roku życia jest tym bombardowany, i do dorosłości jego mózg kształtuje się, będąc tym oranem, a teraz zobacz, masz młodych chłopców, chodzić ci jeszcze pornografia mhm. na przykład. To jest jakby, wiesz, stary, wiesz, dopamina, serotonina, mhm. wszystko ci lata, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I potem ta osoba wchodzi w dorosłość i ten mózg jest ukształtowany w taki sposób, że Cały social media czasem. robią tak i ta osoba nie jest w stanie sobie z tym poradzić, bo ten ośrodek nagrody jest tak rozregulowany i teraz... Jak już jesteś dorosły, to już możesz tylko do pewnego stopnia coś z tym zrobić, bo, mhm. bo, bo ten układ nerwowy już działa w określony sposób to jest ogromne zagrożenie. Znaczy tak, bo to rzeczywiście inaczej to, to takie w sumie dwa scenariusze sobie ułożyliśmy. Jeden taki, że człowiek dociera do tej granicy i po prostu jej nie przekracza już potem, no bo już wie, jak to jest i nie chce w to brnąć, bo ale, mu to nie służy. To Albo druga strona taka, że wpada w ten nałóg i potem całe życie tego szuka i próbuje się stymulować non stop, żeby uzyskać ten efekt takiego pobudzenia, radości, lekkości i tak dalej, nie? Więc ciekawe to jest w sumie jak to później funkcjonuje i jakie czynniki mają wpływ na to, żeby się jakoś ogarnąć. Natomiast wiesz, tak luźno rzuciłem odnośnie tego, bo w sumie tak z friza przeszliśmy na ten temat, ale tak. Ale uważam, że to jest fajna kwestia, bo sam to tak rozkminiałem na zasadzie, co będzie dalej. Nie? Co możemy się spodziewać u Mister który już teraz robi takie tempo i takie rzeczy za na przykład dwa lata albo ogólnie na YouTubie, bo tam już nawet nie naciskając czysto na niego. I jak to można, wiesz, taką rozrywkę przebijać, że dosłownie tam od pierwszych sekund, wiesz, masz. Wiesz, nie? wejście jest i... Tak. i tam on krzyczy zawsze. i Zobaczy, tutaj już coś się dzieje, już prawie już masz ten, ten motyw. Więc rzeczywiście to jest ciekawy, ciekawy temat, żeby żeby sobie jakoś porozmieniać, może Wy też macie jakieś przemyślenia na ten temat? Może y, u Was jakieś, nie wiem, rodzeństwo? Dawajcie nie, dawajcie znać, porównajcie na przykład jak Wy, jak młodsze rodzeństwo, tak. jak może rodzice Wasi co oglądają. Bo tu jest fajne to, że mamy dostęp do różnych, wiesz, y, różnych pokoleń. Tak. Nie, że to jest fajne, że, że i młodsze osoby słuchają i starsze, więc tu mogą być różne perspektywy, no bo my mamy tylko swoją i ograniczoną do wiesz, pewnej bańki. A fajnie by było, jakby sobie to szerzej rozkminić, jakie jak ludzie tutaj Zgadza mają. Zgadza się. Nie, nie wiem, czy to będzie dobra analogia, y, wiesz, ale. Przypomniało mi się, jak czasami były dyskusje, szczególnie jakby w latach jeszcze 90., 20000., o grafice w grach komputerowych. Że każda kolejna gra, która wychodziła, to ludzie mówili, wow, fotorealistyczna, ale niesamowita grafika. Nie mam pojęcia, jak kolejne firmy to przebiją. Wiesz, co chodzi? I jak sobie weźmiesz od Wolfensteina 3D z 94. do Cryzisa, tam z 2005 czy 2006, no, to Chryzis ten to był przeskok przeło. był olbrzymi. No, ale zobacz, był. od Cryzisa do dzisiejszych gier. Ten przeskok, okej, okay, dalej jest duży, ale już nie jest aż tak ogromny. A też wtedy minęło 10 lat, teraz od kryzysa minęło ono już prawie 20, a ten przeskok nie jest aż taki ogromny. I mi się wydaje, że jak weźmiesz grę z dzisiaj, a te na przykład z 2040 roku, to ten przeskok będzie jeszcze mniejszy, tak naprawdę. Więc tak jakby. I, a ludzie też mówią, i dzisiaj też mówią, no co jeszcze można w tych grach wymyślić. I w końcu przychodzi taka produkcja, gdzie mówią: o, wow, mm. wymyślili, że jest jeszcze lepiej. Natomiast dzieje się to już. O wiele rzadziej i te przeskoki są o wiele mniejsze. Stąd też moja taka teza, że, że to wyhamuje i się zatrzyma, ale nie wiem, czy to jest słuszna analogia, bo to ja są ja to we, dwie różne rzeczy. Wiesz, no to, 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 to tak wypada powiedzieć, wiesz, że czas pokaże, bo jest bardzo dużo możliwych scenariuszy związanych i z adaptacją ludzi i z postępem technologicznym i wszystkim dookoła i formami, który, formatami, które się przyjmą gdzieś tam. Na, na YouTube, a póki co na pewno przyjął się bardzo format Stanowskiego, który postanowił odwiedzić konferencję Live Balance. O, faktycznie, jeszcze o tym mieliśmy tak. pokazać. Ja mówię, no, chyba za skończymy. Myślałem już, że powiesz, przyjął się podcast z Grzy, także subskrybujcie. Nie, i ten. Przyjął, a faktycznie przyjął się bardzo materiał Life stanowskiego. Balance, tak. Kongres. To jest półtorej godziny, które jak oglądałem, to minęło mi momentalnie nie jak dobry się. film. Ja, ja tam, jak to oglądałem, to miałem właśnie taką analogię, że ja tam się czułem jak taki dorosły w wesołym miasteczku, że cały czas byłem ciekaw, co, co za rogiem będzie, mm -hmm. wiesz, co tak. będzie na tym stanowisku, tak. co poszedł zapytać, co tutaj będą mu wciskać. No i cóż, myślę, że tak dobrze by było podzielić ten materiał. W każdym razie nakreślę tutaj, jeżeli ktoś nie wie, no to Stanowski postanowił odwiedzić takie targi, można powiedzieć. Tylko właśnie one się nazywają Life Balance, ale... Kurde, tak zastanawiam się, czy... No dobra, to powiem tak dyplomatycznie, że w sieci nazywane festiwalem odklejeńców na i różnymi takimi... Tak można tłumaczyć na polski. <grymny> na <imbalanską grymny> tak, luźne tłumaczenie. Luźne, tak. Tak. luźne tłumaczenie. No, i postanowił pojechać tam na miejsce, ponieważ wcześniej poruszał i omawiał występy niektórych osób, które tam były. No i mówiły o zwiększaniu limitów, na przykład. Albo... Tak, albo o powiedzeniu nie, bo ktoś energetycznie tak, nie pasuje tak, do naszego tak, stołu. I wcześniej, oczywiście, trzeba zrobić check-in. Tak. Najpierw check-in, potem sprawdzasz i ten. No właśnie, więc było dużo takich <noise> historii, do których Stanowski nawiązywał i stwierdził. Pojadę do źródła, albo inaczej, miejsca, które to gromadzi. Zrobię listecz. Tak, tak, zrobię listecz, zobaczę, jak to wygląda na żywo, zapoznam się. No i kupił najdroższy bilet, on tam chyba kosztował 6 tysięcy. No, jak mi się wydaje, 6 tysięcy. Od wejścia spotkał się z organizatorem, o którego też omawiał i miał do niego wiele zarzutów w swoich poprzednich materiałach. I znaczy, organizator więc... wydawał się bardzo uśmiechniętym, sympatycznym człowiekiem, tak generalnie. Widać, że stosuje te porady i dzięki temu pozytywną energię ja ci, emanuje. Ja ci powiem tak. Jak zobaczyłem ich pierwsze zetknięcie się, to widziałem, że ten gość y, był bardzo zdenerwowany i on w ogóle tam postawił warunek, że jeżeli stan że generalnie nie można nagrywać, on się ewentualnie zgodzi, ale tylko wtedy, jeśli Stanowski będzie na wszystkich wykładach. To jest niezły warunek nawet. I on to oczywiście zrobił dlatego, że y, chciał, żeby Stanowski pokazał pełen obraz tego. Ale też to mi zasugerowało wtedy, jak to usłyszałem, że on wie, że niektóre rzeczy będą takie, że jakby oczywiście, je wziąć jakby w wyjdzie, Oczywiście to można Będzie przedstawić źle. to w złym, jakby w złym świetle. Dokładnie. Całość. No właśnie, no i teraz cały materiał Stanowskiego w zasadzie jest podzielony na dwie części. Jedna część to jest relacji. no w sumie można powiedzieć trzy. Jedna część to jest relacja z wszystkich stoisk, które tam były, bo oczywiście częścią tych targów były różne stoiska sprzedające. Bardzo ciekawe tak, rzeczy, o których pogadamy, tak. Druga część to były występy y, na scenie i różne tam przemówienia. No a trzecia część to, tak bym to oddzielił, to jest rozmowa y, z Kasią Nast oraz z organizatorem. Tak bym tak to jest. podzielił, nie? Że, że, że tak można to zebrać. Dokładnie. I poproszę cię o 20 sekund, bo muszę skoczyć do łazienki. Dobrze. No i są właśnie, to tak, można powiedzieć, że właśnie były te trzy działy. No i teraz jest kwestia taka, że pierwsze działem były te stoiska z przeróżnymi rzeczami. No i tutaj myślę, że możemy sobie wymienić kilka z nich, bo była też tam inna ciekawa scena z policją, ale to też po kolei, no na przykład były tam magiczne kamienie. Tak. tak były magiczne kamienie, które podobno na przykład miały leczyć, leczyć, znaczy pomagać w bólu kręgosłupa. Bo tam Stanowski chyba głównie z tym miał jakieś problemy, a przynajmniej tak mówił, że to z tym potrzebuje pomocy. Był jakiś tam chyba kamień o nazwie Tygrysie Oko, na przykład. Hmm, egzotycznie? Hmm. Oczywiście, miał. że tak, ja się chcę kupić. Te mm -hmm. kamienie były, z tego co pamiętam, jakieś 120 zł. To nie tak źle. Jak na warunki tej imprezy, to wiesz. Da, u, u Tamary pamiętam były czaszki leczące nowotwory za kilkaset złotych. Tak, także nie wiem, tu niby inflacja, tam deflacja. Tak, nie to... jest źle. Nie <laughs> tak. jest źle. Co tam było? Woda ze srebrem, tak. która leczyła, tylko, płyty z piosenkami. Tylko ta woda, on tam dopytał, czy są jakieś badania, tak, czy coś potwierdza. I najlepsze uniwersytety na świecie potwierdziły, Rosji, rosyjskie. Tak, w Rosji, pani tak. A jak dopytał, już abstrahując od tego stwierdzenia, a jakie konkretnie, to w sumie pani zajrzała do książki, ale i tak nie powiedziała. Bo były cyrylicą napisane, tak, więc nie niestety nie udało się. Były też jakieś rzeczy związane z... Leczeniem na odległość. To tak. był taki mocny wątek, i Stanowski najpierw do tego tak podszedł na zasadzie: No co tu się odwala? Bo tam było leczenie na odległość, jakieś tam sprawdzanie aury, no dużo tam rzeczy było nagle w jednym miejscu. Przy czym Stanowski potem nagle się kapnął, czy tam ktoś mu z widzów podesłał, że ten gość, który się znajdował na tym stanowisku, to podobno jest ścigany listem gończym. No i ta fotka, tam z tego co pamiętam wzrost i waga i generalnie wszystko się składało, że no, to ten facet, no do tego stopnia Stanowski był przekonany, że aż zadzwonił po policję. No i policja przyjechała na miejsce i to jest w ogóle niesamowity... Lot tego, bo się okazało, że to jest nie ten gość. A, <noise> tak, a tak. po bardzo podobnie wyglądał. Tak, bardzo podobnie wyglądał, ale okazało się, że to nie jest ten człowiek. No i Stanowski okay. wrócił na to stanowisko tam do niego, żeby z nim pogadać, no ale już facet był bardzo negatywnie nastawiony, po już skończył z nim rozmawiać. Także też no był i... był negatywnie nastawiony, jakby ktoś mnie policją poszczył. Tak, <noise> e, aczkolwiek, no wiesz, no to był gość, który miał na stoisku leczenie na odległość. No to tak. Więc... I był poszukiwany za oszustwa, więc rzekomo. Ja, tak, że rzekomo, ktoś inny podobny tak, do rzekomo, niego, Tak, rzekomo, więc no jakby. Nawet bo dużo poszlak, tak, <laughs> bo dużo tak, mogło, mogło się zgadzać. co dużo poszlak było. Tak, no były tam przeróżne takie stanowiska Robienie na zasadzie... aury, było, było ogól jaja i, i trymery do jąder Tak, Younger i feromony jakieś tam, w sensie, że, że żele do golenia z feromonami, które też Stanowski miał przetestować. Tam też powstał taki motyw, że w pewnym momencie ta Kasia nas powiedziała do niego kochaniutki, czy jakoś tak, w trakcie rozmowy. Mm -hmm. Na czacie ludzie sugerowali, że jak widzisz, feromony działają. Tak się, <laughs> wiesz, wiesz, były różne takie, takie motywy. Był też jeden ciekawy ziomek, który z tego, co pamiętam, drukował chyba jakieś karty z Tarota, czy coś tak w tym stylu, no i Stanowski poszedł z nim pogadać, zapytał, czy on to w to w ogóle wierzy. On powiedział, że na początku w to nie wierzył, Czym nadal nie wierzy, ale ludzie to kupują, więc są no to sprzedają. Tak, no tak, przynajmniej szczery można powiedzieć. Na, na tle tych wielu innych osób, które tam się pojawiły, no to wypadł całkiem nieźle, zadziwiająco. E, przy czym warto też zaznaczyć, że oprócz takich różnych rzeczy na zasadzie. No, jak sobie wmówisz, że ci pomaga, to ci pomoże, a na tak. co to też sobie sam wmów, no to też ci pomoże. To było, były też osoby, które sprzedawały całkiem normalne rzeczy, jakieś tam mm, do włosów, powiedzmy jakieś y, kosmetyki, pierdoły, tak. tak, jakieś takie rzeczy, ale bez tej całej magicznej otoczki, że to tam ci życie odmieni. Tylko Jasne. na zasadzie się mamy fajny produkt, który sobie tam produkujemy lokalnie, jakiś kraftowy, coś tam chcesz, to będzie sobie dużo ludzi kupują rzeczy, to może, tak, coś to, ale bez tej, wiesz, bez wciskania jakichś rzeczy, mm -hmm. że to ci tam nie wiadomo co wyleczy i w ogóle. Więc tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście te stoiska mm, były różne i yy, jakoś tak, wiesz, że czułbym się źle, gdybym powiedział tak totalnie jednoznacznie, że tam wszyscy byli odklejeni, że ta cała strefa była jakaś taka szemrana, bo uważam, to było niesprawiedliwe wobec osób takich legitnych, które tam się pojawiły Jasne. po prostu, bo duże targi, yy, ale... No jednak było tego sporo. No Stanowski przeszedł się po tych stanowiskach i dużo było takiej, on to tam nazywał szarlatanerią z tego, co to ładne, pamiętam. To ładnie powiedział. Tak, takie, ładnie tak to nazywał na Twitterze. No ja tak sobie myślę, że tematy w ogóle coachingowo-rozwojowe przyciągają takich ludzi. I, i, I ezoteryczne zresztą tak samo, mhm. tak? W wszelakiej maści, bo pewnie w właśnie tak jak mówisz, jesteś w stanie tam znaleźć gości, którzy przekażą ci coś sensownego albo faktycznie, ej, nie wiem, ktoś jest zielarzem i faktycznie rozkminia, mm -hmm. wiesz, jakieś zioła, ma wiedzę i tak jak z medycyną alternatywną. Pewnie są takie rzeczy, które działają, ale dostać się do tego i przesiać to no. przez po prostu, wiesz, to jest jak szukanie igły w stogu siana, żeby przez, te, przez tych oszustów się przekopać. Tak, dużo tego tam było. Ja... tylko mówię, miałem taką przyjemność z oglądania tego, bo byłem ciekaw, co się da o stanowisko odpierdoli za chwilę, mm -hmm. wiesz, że przechodzisz. Na ja myślę, I że no, on się trochę będzie do tych ludzi, że tak czy znaczy, może nie chciał, żeby go wyrzucili tak, Oni ja myślę, tak... że on się bardzo hamował, bo mówił, że już tam chyba w dalszej części było jak znowu po tym ładził, że już tak wrogo są nastawieni ten, tak. on nie chciał też przesadzić, no bo jednak chciał zrealizować ten materiał no, I, a wiedział, że tam są jakieś zgody na nagrywanie, coś a wiedział, więc, że ludzie i tak ocenią więc troszkę tak, tak balansował mam wrażenie, żeby to jednak tak wyszło taki że life poszło. balance zrobił tak, trochę. life balance tak, w tym wypadku znowu no zastosował się do nazwy no i yy, także mówię mówię, no, z tymi stoiskami rzeczywiście było różnie, były też jakieś urządzenia yy, pamiętam tam elektroniczne które też tam obiecywały, że nie wiadomo, co ci pomogą. No i on podobno też o nich nagłaśniał, że to jest jakiś tam skam, nie działa, no i też się konfrontował z ludźmi, którzy na miejscu to sprzedawali, no ale ostatecznie się rozeszło na tej zasadzie, że no jak pan nie wierzy, no to trudno. Więc tam był ten motyw wiary, był niesamowicie powszechny. Czyli ktoś ci dawał na przykład, żebyś się naciskał jakimiś gwoździami na rękę, i było, a on pytana, no co mi to pomoże, a co pana boli. Kregosł, aha, no to na Kregosł, na, no to na wiesz, na tej zasadzie, aha, mm -hmm. no dobra, więc bardzo dużo tam było takich rzeczy, że musi pan przyłożyć intencję, albo nie mogę panu pomóc, bo pan nie przykłada intencji i pan w to nie wierzy. Mm -hmm. No czy to jest odpowiednik? Jak wierzysz no od, efekt placebo, po prostu, tak? Tak, I, i też jest to o tyle ciekawe, że no Stanowski bardzo logicznie często dopytywał szczegóły, ale jak to działa, czy ktoś to sprawdził, czy są jakieś Skąd potwierdzenia? Skąd energia bierze, ma się. Tak, skerować, tak, tam dużo to, było dokładnie. takich pytań, niektóre były trollowe, ale co do takich mechanicznych urządzeń też dopytywał, ale jakim prawem ma to działać? No i odpowiedzi tych sprzedawców, że no tak jakby, no. chyba <laughs> i chwila muszę sprawdzić, to było bardzo przekonujące co do legitności tych różnych sprzętów, więc to tylko jakby potwierdzało, że no no jest to w dużej mierze wyciąganie kasy od naiwnych ludzi. No. Dokładnie, niestety. I to jest jakby duży problem z takimi rzeczami, że są ludzie, którzy mają potrzebę wierzyć w takie rzeczy i mają dużą taką, nie wiem czy to nie jest za mocne słowo może, żeby ktoś się nie obraził, że, ale bym powiedział, że naiwność. Mhm. I nie, nie, gdzieś tam zdarzało mi się też spotykać takie osoby na swojej drodze, ale nigdy nie byłem w stanie zrozumieć aż takiego braku krytycznego myślenia w stosunku do rzeczywistości, która nas I że jesteś odpocza. w stanie uwierzyć, że ten kamień ci tam z kręgu Dokładnie. Ona, I teraz okej, okay, jeżeli na przykład mamy, wiesz, jakąś zdesperowaną osobę w trudnej sytuacji, wiesz, tak jak ostatnio było głośno o tej firmie, którą Rabo nagłosił. No tak, tak, tak. tak, tak. Dokładnie. Wiesz, dzwonili do starszych, schorowanych ludzi, Jakieś biednych, nie mają między... Dokładnie. I wciska babci jakiś rytuał kontaktu z jej rodzicami, że wygra w lotka To wierzę, że jeżeli jest bardzo źle u ciebie, wiesz, osoby starsze często są niewidoczne w społeczeństwie, samotne, to gdzieś no, te ich ciała, również mózgi no, już nie działają z taką bystrością jak kiedyś, jesteś w stanie taką zdesperowaną starszą osobę naciągnąć i wmówić jej takie rzeczy, ale... Jak patrzyłem na przegląd osób odwiedzających Live Balance Kongres, to, to, to tam, tym, tam... różni byli ludzie. Bardzo różni byli no. ludzie. I zastanawiam się, z czego wynika taka potencjalna łatwowierność w tego rodzaju rzeczy i brak weryfikacji ich. Kurczę, no mam wrażenie, że w dobie tak wiele się słyszy o tych oszustwach rozmaitych, że gdzieś ten zmysł krytyczny się wydaje, nas powinien się ja, ja miałem taką teorię w trakcie streama, że ci ludzie to trochę taką grę RPG grają. Mhm. Że wiesz, bawiasz sobie jakiś świat... No... Twierdzisz, że w nim żyjesz, to i w tym świecie są magiczne a ci, kamienie. A ci inni to są głupi i nie rozumieją. Nawet nie, nawet, wiesz co, nawet nie do końca, że to się bardzo konfrontujesz na tej zasadzie i szukasz potwierdzenia u innych, co po prostu tobie jest wygodnie w to wierzyć, że to jest taki świat i wtedy, wiesz, masz magiczne kamienie, które cię leczą i poprawiają ci nastrój, masz jakieś tam, nie wiem, płyny, które pijesz tam ze srebrem, staw dowolne, które cię oczyszczają, wiesz, że jakby ustawiasz sobie rzeczywistość pod to, że to tak funkcjonuje, ty w to wierzysz i w związku z tym jest ci lepiej i żyjesz z tym nastawieniem jak w jakiejś gierce, nie? Czyli tak na no, mm. potrzeby właśnie jakichś planszówek się wczuwasz w jakąś rolę i mówisz, wiesz, o jakichś historiach czy innych rzeczach. To tak samo ci ludzie. I jakby kurde, tak jak myślę o tym teraz, to z jednej strony jakby jeżeli ty to świadomie podejmujesz sobie taką decyzję, chcesz tak żyć, bo, bo nie wiem, bo dla ciebie jest nudne inne życie, tak? Albo tak, tak chcesz żyć, no tak jak mam takie no to se żyj. W sensie, no, nie, no, no jak okay, chcesz pewnie. to kupuj te kamienie zbieraj, wiesz. No, no, no jak Ty no no zbierają co on powiedzieć tak. na tej zasadzie, nie? Tylko problem też z drugiej no, strony jest taki, że wiesz każda ta jedna osoba, która w ten sposób żyje, troszkę dokłada cegiełkę do popularyzacji czegoś takiego, no, jako potwierdzenie, ej, to ma sens. Dokładnie i są I osoby, takie... które może po prostu w akcie desperacji się też na coś takiego zdecydują. Tak jak są wiesz, magiczne jakieś tam tabletki na odchudzanie, mm. czy coś takiego, nie, no to, to też trochę się I Tutaj, ma korzenie tutaj, tutaj w czymś jestem takim. na pewno. Mm, taki właśnie sceptyczny odnośnie tego, jacy ludzie tam trafili, bo wiesz, jeżeli ktoś kupuje bilet na takie wydarzenie, gdzie wiadomo, że będzie dużo różnych mówców, to ci ludzie mam wrażenie, że przychodzą tam szukać jakiegoś sensu życia, jakiejś zmiany. Coś im nie pasuje, nie? Czegoś im brakuje i w momencie, kiedy jesteś w takim stanie, w takim rozkroku gdzieś tam w życiu, no jesteś bardzo podatny na różnych takich ludzi, którzy albo ci powiedzą, jak żyć, w cudzysłowie oczywiście, tak. albo będą ci wciskać magiczne przedmioty, które ci pomogą w tym lepszym życiu. Albo e-booki, kursy, poradniki, tak, tak, szkolenia, tak, warsztaty. Dokładnie, tak, dokładnie, tak, tak. Upselling robisz, cross A ty się przypomniałeś, jeszcze ten gościu, co obiecywał Stanowskiemu wzrost o 50% zarobku. Zgadza się. I, jak stanowski, stanowski, i tam był taki podobno haczyk że jeżeli w ciągu tam, nie wiem, trzech czy sześciu miesięcy od czasu, gdy on zacznie nad tym pracować na podstawie ich książki, to musi im całą nadwyżkę oddać. Tam był taki zapis wow. podobno. No i Stanowski mówi, "OK, no jak ta moja tam państwa spółka generuje tam, nie wiem, 10 milionów, ale zarobimy powiedzmy 15, to co, te 5 milionów mam oddać? A on mówi tak. A on mówi, a to jak nie oddam, to co, wy kogoś tam wysyłacie czy coś? A on, nie, my wierzymy w ludzi. No to już było takie XD. Ale Stanowski mówi, no dobra, jak będzie strata, a on tak stoi, a widzi Pan o tym nie pomyślałem. <laughs> <laughs> Także, no wiesz, no ja po prostu to jest kabaret, kabaret normalny. To się Wspaniałe. tak wygląda dobrze, to po prostu są takie gagi na tych rzeczach, które tam się dzieją i dobra, ja polecam. Bo my to sobie gadamy, wiadomo, to jest jakby ten motyw omówienia tego, No natomiast ja naprawdę polecam to, warto to, obejrzeć, to, obejrzeć. Serio, to warto jest, obejrzeć. To jest kabaret normalnie, jak się to ogląda. No właśnie, nie wiem, czy coś jeszcze chcemy odnośnie tych sklepów, coś ci jeszcze się przypomniało, jakieś wnioski masz? Czy... Nie, mi się przypomniała jedna z dziwniejszych randek w moim życiu. Mhm. Jak spotkałem się z dziewczyną, która była bardzo wkręcona w te tematy, a ja mam coś takiego, że wkręcam się w to i bardzo dużo dopytuję, bo bardzo chcę zrozumieć. I stary, cztery godziny po prostu. Najpierw rozmawialiśmy o Feng Shui mm -hmm. i o wszystkich zasadach działania Feng Shui. I ja, mnie to fascynowało. Bo ona mówi: Zobacz, bo jest chiński, masz chiński znak Zodiaku. Jeżeli na kole znaków Zodiaku, twój znak Zodiaku jest na południu, to łazienka nie może być na północy, bo przyciągniesz jakieś tam demony. A ja mówię. No dobra, ale jeżeli masz takie mieszkanie i nie możesz nic z tym zrobić, to czy możesz przeciwdziałać? Ona mówi tak, na przykład miska z jakąś solą specjalną stawiasz czy coś. Ja mówię, no dobra, ale jak mi opowiadasz o swoim mieszkaniu, to Łazienka u ciebie jest w złym skrzydle. Mm. Ona mówi tak, dlatego sól stoi i jakieś kamienie. Ja mówię, wow, serio? Ona mówi, nie, no tak, oczywiście, ja muszę dbać o takie rzeczy. A moim marzeniem jest, żeby postawić skalniak sobie przed domem kiedyś, bo to przyciąga bogactwo. Moi rodzice nie mieli pieniędzy, I, tak. ale postawili skalniak też i, i skałniak, Płynąca woda też tam pomaga. Tam I ja mówię, wow, do ale czy nie czujesz, że to są takie rzeczy, że, czy ty nie próbujesz tego podważać. Przecież są sytuacje, w których ktoś stosuje feng shui i mu nie wychodzi i nie stosuje feng shui i mu wychodzi, co pokazuje, że te reguły mogą mhm. nie działać. Ona mówi, no ale to jest krótkotrwałe, to w końcu równowaga i tak wróci, wiesz... No wie, okej, wow, nie, wiesz, gadka, 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 i potem mi się wysprzęgliła jeszcze z jednej rzeczy i mówi, no nie, bo będziesz podważał. I mówię, nie, no, ale powiedz, ona mówi, tarota stawiam i wierzę w tarota. No wie, okej, zajebiście, jak to działa, opowiadaj. No i mówi, że na przykład, wiesz, daje trzy karty, i tam, wiesz, są trzy, trzy jakieś konkretne karty, i one mówią coś o tej sytuacji. Ja mówię, okej, okay, dlaczego wyciągasz konkretne karty? Ona mówi, Podczas losowania energia je ustawia tak, że będą miały coś wspólnego z tą sytuacją. No i ta może oznaczać to, może oznaczać to, może oznaczać to. Ja mówię, ok, kto decyduje o zbiorze zasad, które nazywają jaka karta co oznacza? Mhm. Czyli na przykład mówię, wyszedłem z dziewczyną na randkę, czy pójdziemy na przykład do łóżka mhm. dzisiaj, nie? I wyciągasz mi tarota i ona mówi, no, to na przykład mogę wyciągnąć to, to, to i to. I to może oznaczać albo taką sytuację, albo taką. A to może Ładnie oznaczać to. Ładnie to na tej randce Ale w kombinacji, w kombinacji. Ładnie zresztą, nawiązałeś. Oczywiście, że tak no, trzeba robić, nie? Więc, yy, wiesz, jakby zaczyna kombinację, przekimienię mówi, ok, czyli to interpretuje osoba, która wyciąga tego tarota, a znaczenie może być. Ok, różne. czyli to jest tak. Wprowadzasz element losowości, który potem interpretujesz. Dokładnie. Ale <laughs> a, i okay. teraz, uwaga, taroci, osoba, która kładzie tarota, jest medium i ona wyczuwa energię. I dlatego interpretacje są prawdopodobne, bo płynie o, energia. To też mi przypomniałeś. Tam Stanowski no. też poszedł właśnie i babka, która chyba tarota albo jakieś karty, ale to był, to był chyba smoczy bazar obfitości. <grym> tak, to był smoczy bazar. Tak, i Stanowski tam zapytał i tam też było żona z tym medium, no i miał jakąś kartę tam wyciągnąć, ona tam tasuje, jaki ma pan problem, a on mówi: czy ten KTS weszło, czy awansuje do pierwszej ligi. A ona mówi, ale to pytanie musi dotyczyć pana. Mówi, no to mój klub. No, to mój, a jest pani medium, a pani nie no wie. Właśnie, to już no nie właśnie. wiedziała, to już było podejrzane. No to już było podejrzane. No i ona potem wyciągnęła jakąś kartę i zaczęła to interpretować. I się okazało, że Stanowski odniesie ten sukces i ten klub awansuje. Ale on będzie musiał włożyć bardzo dużo pracy w to. Popatrz, <laughs> popatrz, niesamowite. Przypomniało mi się, jak Nitro wow. dzwonił do wróżki przed swoją walką z Ksają i pytał, czy wygra. Ja nam powiedział: Widzę, że jest pan zakrwawiony. Ma pan bardzo duże rany, ale wygrał pan pomimo ciężkich obrażeń. A Nitro mówi, tak, wygram? A on mówi, tak, wygra pan. Po czym Nitro dwa kolana dostał no, w pierwszej minucie. No cóż, przyszłość się zmieniła, tak? Przyszłość no, się nie zmieniła, jest płynna, no nie różnie rozdębie, bywa, różnie bywa. Tak, Albo potem, może przeskrobał sobie, wiesz, tak. ukarmy. Czy, przynajmniej... może, może samo to zapytanie wróżki spowodowało zmianę Zmieniło przyszłości. w czasoprzestrzeni. Po Niestety, tak. No, ona, ona mówiła w tamtym momencie, jak to wyglądało, że czy to już było później, no to wiesz, to różnie bywa. Także, wiesz, tych przykładów i rzeczy, jakie tam się można otrzeć, to jest też tak, że jeżeli macie... No tak powiem, mając, że macie bekę z takich rzeczy i gdzieś tam się o nie ocieraliście, to tutaj będziecie mieli kurwa wszystko skondensowane w jednym i się o wszystko otrzecie i ze wszystkiego będziecie mogli w jakiś sposób na no, sobie... No ja, to, no ja to się pośmiałem z tego, nie? No, I ostatnia po... anegdota mi przyszła do głowy. Na Aha. moim odcinku, gdzie krytykowałem te czaszki nowotworowe i bębnym Akademian Girl, YouTube mi zablokował zarabianie za obrażanie uczuć religijnych. Co? I według zasad YouTube'a Poruszanie tego typu tematów. Ja nawet tam na nie byłem jakoś bardzo pogardliwy, tylko bardziej informacyjny. Dobra, byłem trochę pogardliwy. To powiedziałeś, Ale, że te czaszki nie leczą tak, wow. Że nie działają. Hmm. Tak. Wiesz, I że, no, że to jest naciąganie, moim zdaniem. O. I to było wystarczające do tego, żeby zdemonetyzować, bo mimo wszystko jakby uczucia tych ludzi i ich wiara, że to działa, a. powinno być szanowane. tu mm. na przykład, odwoływaliśmy się chyba od tego. Nie, Julka, odwoływaliśmy się od tego? Gimper, odwoływaliśmy Gimper się. było. No nie było, się. że Gimper obraża i... stary, no nie, nie przeszło, nie? Ani złotówki nie hmm. zarobiłem. Zarobi, a makademia zarobiła. No a czaszki się sprzedają. A czaszki się sprzedają. No i jeżeli chcecie wesprzeć twórców Ale tutaj... zobacz, jakie, ale, ale, ale zobacz no. z sens, popatrz, jakie to jest absurdalne. Czyli idąc tym tokiem myślenia, jeżeli przyłożyłbyś taką ideologię na przykład do magicznych pasów odchudzających, które leżysz na kanapie i robią ci sześciopak i opowiedziałbyś do tego jakąś historię taką mistyczną, że jest jakaś cała opowieść, to również, gdybym ja nagrał o tym materiał, to YouTube by powiedział, że ja obrażam czyjeś uczucia i wtedy. Czyli by... zły jest ten, kto krzyczy złodziej. Tak, bo psuje atmosferę. No właśnie no. No patrz, Tylko musisz dołożyć ten magiczny, mistyczny obrazek wokół tego i wtedy w sumie zaczynasz okay. obrażać jakieś mniejszości albo jakieś osoby, które w to wierzą sobie tego. Więc to jest to jest ciekawy w ogóle motyw. Natomiast nie mniej ciekawe były same występy na scenie, które też się oczywiście pojawiły podczas live Balance Kongres. Wystąpiły znane osobowości właśnie jak RIA Soku, która też była poruszana tam odnośnie zwiększania limitów. Tutaj chodziło o to, że robiła przelew banku jej się wyświetliła informacja, że musi zwiększyć limity i to ją odmieniło życie. Olśniło ją. Tak, olśniło ją, stwierdziła wow, <coughs> <grywki> zwiększyć limity. Wtedy zrozumiałam, że to jest klucz do życia. No i to był jeden motyw i była też właśnie Kasia Nasto, o której wcześniej wspominaliśmy, która zrobiła check i stwierdziła, że jej przyjaciel nie może z nimi iść, bo psuje balans energetyczny. Ciekawa <faradny> wymówka, bo że po prostu nie lubiła, ciężko powiedzieć. Ale potem jeszcze uszanował jej nie. Że ona go wywaliła z tego spotkania, on powiedział: czyli... Oczywiście, że pójdę, ale szanuję, że mnie wyrzuciłaś z tego. Tak, czyli, spotkania. czyli no, generalnie tak w taki sposób mu przekazała to, spierdalaj, że aż się ucieszył. Tak. No niesamowite, to jednak jest, jest umiejętność oratorska, tak, naprawdę, na wysokim tak, poziomie. To trzeba docenić. Charyzma 100. Tak, więc, no, oczywiście, były też dużo innych występów. Co ciekawe, ja widziałem na tym em, rozpisce, że w ogóle tam wystąpił, ja nie wiem czy imię dobrze, Michał Kiciński czyli współzałożycie CD Projekt na przykład. No. I to jest na przykład coś, co ja bym posłuchał tak szczerze, nie? Bo jestem zajawiony gdzieś tam CD Projektem, jeżeli chodzi o cały koncept i tak dalej. Aczkolwiek tego stanowiska tam nie ujął, bo on też nie miał zgody na nagrywanie tych paneli. E, paneli. Tak, okay. że tak to on było... go nagrał siebie na widowni, jak tam tak, na Tak, no Tak, albo wcześniej jakieś, jak były to pewnie pomiędzy tymi występami, e, po prostu jakieś tam... Organizacja zabawa nie wiem to powiedzieć, tak. bo on tam dziwne rzeczy tańczył też w ogóle, mhm. tak dużo jakichś takich rzeczy rozrywkowych było. Mm, więc tak to wyglądało z tej perspektywy. I co ciekawe, Stanowski powiedział, że na przykład, jak teraz nie chcę przekręcić, ale że ta Kasia Nast na przykład y, miała całkiem niegłupi wykład. Mhm. Nie, mimo że wcześniej ją krytykował i Beka była z różnych rzeczy, to powiedział, że akurat to, co ona mówiła na scenie, to nie było takie złe. Mało tego, o wielu innych występach mówił, że no było tam mówi paru odklejeńców, ale generalnie że dało się tam też znaleźć jakieś wartościowe treści, takie motywacyjno-rozwojowe. Nie, Więc nie było tak, że znowu wrzucił wszystko do jednego worka na zasadzie, ej, to gówno, ha, ha, ha kabaret, tylko że coś tam poszedłem. można znaleźć. Rzeczywiście, można usłyszeć jakieś fajne treści. Więc też miałem takie okej, okay, nie, że rzeczywiście te, takie rzeczy też tam są i że nie można tak zero na to spojrzeć, Oczywiście. mimo może się bardzo chce. Wiesz, to... To, to tak jak masz coachów podrywu, nie, to znaczy znajdziesz 15 kanałów, gdzie ci powiedzą bam, 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 Ta. musisz tam, wiesz, nie wiadomo co robić, Gargamel ich tam rozjeżdża no, no, całkiem no, no. hardo, ale są też kanały, gdzie jakby też jest niby, a, coach podrywu, ale mówi, słuchaj, jak zbudować fajną relację z dziewczyną, musisz tu wysłuchiwać jej emocji, zwróć uwagę Aha. na to, wiesz, tylko, że przebić się też znowu do tego, w no. tym całym golpie. Bo niestety te najprostsze i krzykliwe będą najgłośniejsze i pierwszym planie. Dokładnie, no tak to wygląda tak. niestety, bo jednak rzeczywistość jest czasem nudna. I, Dokładnie. I tak to wygląda. Więc no. rzeczywiście Stanowski tutaj fajnie podszedł do tego tematu, podobnie fajnie podszedł do rozmowy, ponieważ skonfrontował się z organizatorem, i moim zdaniem, to organizator tragicznie wypadł. Mm -hmm. nie wiem, czy takie masz wrażenie też? Ja fragmenty już widziałem, bo ja raczej tą, tą część stoiskową pooglądałem, mm. potem już trochę okay. skipowałem, szczerze mówiąc. Okej, okay. to ja to tak oddechy do dechy oglądałem, więc yy, no moim zdaniem ten organizator strasznie słabo wypadł, w rozmowie był taki pasyw agresif widać było, że się stresował, Mega się stresował tą rozmową. E, wkurzało go to, w jaki sposób Stanowski prowadzi rozmowę, i na przykład to, że zabiera mu mikrofon w momencie, kiedy on na, odpowiada na pytanie. Ale gościu tak lał wodę, że, że ja nie, nie, nie dziwię się. się, że Stanowski zabierał mikrofon i próbował albo skrócić jego wypowiedź, albo wrócić do pytania, które w ogóle zadał. Bo gościu normalnie taką drogą jest najczęściej w ogóle gdzieś tam. Mm -hmm. nie? Więc. Ja to rozumiem, czym on to robił. To niekoniecznie, bo dlatego, że Stanowski jest niemiły, co po prostu inaczej by się z nim nie dogadał. No to jest jak do polityka. Co pan myśli o cenach chleba? Bardzo ważne jest, by ludziom zapewnić dobrobyt. Mhm. W związku z tym nasza. Ile już tak. w ogóle gdzieś w Więc inną stronę. Tak, to nawet taki tam dostępny, ktoś by się na polityka dostał nadawał, to bo idealnie datki. idealnie tak. potrafił tak z każdego pytania, że no tam. Ten. Gdzieś w inną stronę. Fifa tak, rafał. aczkolwiek nie był na tyle cwany, bo rzeczywiście gubił się w tych wypowiedziach. Czyli. Pierwszy, pierwszy motyw był taki, że po filmie tam Stanowskiego jednego gościa rzeczywiście zweryfikował i stwierdził, że no go więcej nie zaprosić, to znaczy, że Stanowski miał rację. Tam chodziło o jakiegoś gościa, co tam złamał kręgosłup, potem jakieś medale zdobywał, nie pamiętam tak. jak się nazywał. Ale w każdym razie rzeczywiście, że tam sprawdził i że to podejrzana historia i więcej go nie zaprosił. Mhm. No, ale wtedy Stanowski był łasa z rękawa pytając o innego prelegenta który, jak się okazało, gdzieś tam w papierach miał wpisane, że... W 98 roku dopuścił się... Dobra, nowy no wypikamy Na swojej 15-letniej uczennicy. No. Były koszykarz NBA, tak? I y, on też... Trener chyba sztuk walk? Tak, te, te kundo, czy tam, tam, no, tak, czy no, no, ale z taką przeszłością... No, nie najsympatyczniejszą. I polecam wam zobaczyć minorganizatora, jak Stanowski o to pyta. tak. To jest. To, takiego, złoto. takiego szoku to na emotkę się nadaje, naprawdę. Znaczy, się... Ja po tej reakcji jestem w stanie uwierzyć, że on naprawdę nie wiedział. Tak, tak nie. Ja to jestem nawet przekonany, że on nie wiedział, ale ta jego Oczywiście. reakcja jest tak, on był tak zaskoczony, nie wiem, czy stanowski żartuje i go prowokuje w jakiś sposób, tak. czy on naprawdę mówi poważnie. Tak. A Stanowski on... pokazał nawet takie zdjęcia akt, nie? że no. No, tak no, dowód na to, skąd on to tak. w ogóle wziął, wytrzasnął. No i w sumie ten organizator bardzo dziwnie na to zaczął odpowiadać, bo najpierw szukał takiej narracji, że ej, ja nie jestem w stanie wszystkiego sprawdzić, nie mogę zawsze wszystko odpowiadać, powinieneś, są ludzie no, pode mną, powinieneś. bla, 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 mm -hmm. y, i że to nie moja wina. O czym w finale stwierdził, że gdyby wiedział o tym, co Stanowski powiedział, to by go nie zaprosił. A, <laughs> także, to, także, no. To był też ciekawy motyw. Podobnych argumentów używał, jeżeli chodzi o te stoiska, bo mm -hmm. Stanowski powiedział do niego, słuchaj, jesteś organizatorem, więc ja rozumiem, że na, może na początku nie, nie byłeś w stanie zweryfikować, mieć jakieś ludzi, którzy podpisywali te umowy, bo wiadomo, że to stanowiska płatne. Y, ale wiesz, mogłeś się teraz przejść po swoim własnym evencie i tak, chociażby, wiesz, z daleka zobaczył gościa, co mówi, leczę na odległość, to tak mu powiedzieć, tup, 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 wyjdź. Do widzenia. Tak. Mam. Mówi, czemu tego nie zrobiłeś? No i ten gość, znowu taką narracją, że on nie może za wszystko odpowiadać, że ten event nie jest idealny, że tak, zdarzają się potknięcia, ale przy tej skali to jest nieuniknione. <laughs> wiesz, no, no, ja, no, jak no, ja tego słuchałem, to po prostu miałem takie, nie no, nie wytrzymię zaraz. I, i wiesz, i ta cała ich rozmowa była Taka, że ten gość próbował zbudować narrację, że Stanowski jest niemiły, a Stanowski po prostu zadawał konkretne pytanie, tak. które. stawiały go, organizatora w zakłopotanie. Tak, i stawiały go w złym świetle, ale słusznie. Oczywiście, że tak. To no. były bardzo konkretne zarzuty, z których on nie potrafił się wybronić. Tak, też ciekawe było jego pytanie o to, czy on wierzy w to leczenie na odległość w takim razie. Nie? W a by powiedział, że wierzy? On powiedział <laughs> na to podobnie jak na wszystko inne, czyli. <laughs> historią dziesięciominutową. Czyli na zasadzie. Kto wie, co działa. Dokładnie. Tak, i on tam jakiś taki absurdalny. Aha, A kim my wiem, jesteśmy. Żeby... Wiem, on tam taki absurdalny <laughs> przykład człowieku. On powiedział, że coś było w stylu, że kto wie, co działa, że jest dużo szaleństwa w życiu. I idealnym przykładem jest to, że na przykład Steve Jobs stworzył Apple po zażyciu LSD. Co ty na to masz? Masz jakąś odpowiedź na to? <laughs> Subskrybujcie kanał Zgrzyd. No <laughs> to bo, to rozumiesz, tam takie absurdy leciały, jak ja toglądzę, to byłem w szoku. Natomiast muszę jedną rzecz powiedzieć no. pozytywną. Powiem, że już musimy kończyć, mhm. ale powiem jedną rzecz, że z tych wszystkich osób, które tam wystąpiły. Kropsuje tą kasię nast. I nie dla, za to, co nam mówiła, bo ona też tam mówiła, że jakiś gość 30 lat nie chodził, a po leczeniu tam w grupie 2000 Pewnie. osób zaczął przynieść stopami, tuszeć. Nieważne. Mówię bardziej o takich PR-owych względach, że ona z tych wszystkich osób najlepiej tam wypadła, bo najlepiej się dogadywała ze Stanowskim i potrafiła, przynajmniej na fazie rozmowy, odłożyć gdzieś na bok ego i tak wypaść, że wypadła miło. Okej. Okay. Nie, że rzeczywiście potrafiła prowadzić z nim dialog, mimo jego uszczypliwości i tak dalej, potrafiła się z nim dogadać. I uważam, że jeżeli to live balance miałoby mieć kogoś od PR-u, to powinni ją wystawić, bo, bo wypadła Ona 100 ra razy lepiej niż ten organizator. Mhm. I, I przede wszystkim, jako jedna z niewielu osób, a Stanowski tam wiele osób zapraszał do rozmowy i na wywiad, miała odwagę w ogóle się z nim skonfrontować. Zajebiście. Tak, i to ja uważam, że abstrahując od tego wszystkiego, co ona gada i co ten. Co że tam robi. ją też odklejała odklejało tak. trochę razy. Za to uważam, że rzeczywiście szacunek, że miała odwagę się z nim skonfrontować, z gościem, który wiedziała, że będzie zadawał niewygodne pytania, będzie dopytywał, będzie drążył i zaakceptowała ten wywiad i mimo, że on pocięty, to był tam kawał rozmowy, który ciągnie się przez cały materiał między okay. nimi. Więc uważam, że to warto po prostu docenić z jej postawy. I to... Ja się też zapoznam bardzo chętnie, bo mówię, nie dotarłem do tej części, tej wywiadowej, ale to nadrobię w takim tak, razie, Tak, napr... Ja polecasz. uważam, że warto to zobaczyć, bo... Widać, że to są dwa różne światy, Stanowski trochę drwistego i ten, ale ona nie poddaje się tym emocjom, tylko. opowiada Rzeczowo swoją wersję. się odpowiedzi. Trochę tak jak ty okay. mówisz o tej dziewczynie, nie? z którą gadałeś, że ona czuła, że ty tego nie łykasz, ale opowiadała, ale opowiadała i starała się opowiedzieć swoją wersję i powiedzieć, Ej, jak ja na to patrzę. Dokładnie. I tak samo tam jest. I dlatego to się fajnie w tym sensie ogląda. Mimo, ale, że łapiesz się za głowę. Ja, no ja też nie byłem złośliwy, bo byliśmy na randce, nie? To trochę inny vibe. No tak, ale... ale No dobra, ale rzeczywiście jest coś takiego, że łapiesz się za głowę, co ona mówi, ale jednocześnie masz takie. Ma odwagę to powiedzieć i rozmawiamy, w tym, tym wiecie Spoko, Dokładnie. nie? Niech tak, tak. będzie, tak wybrała luz. Więc tak bym to chyba podsumował to wszystko, że, że Stanowski też na koniec, jak stał z kamerą, to tak miał taki wniosek, że to jest porąbana impreza, ale tak nie do końca. Można coś tu znaleźć, tylko fajnie by było oddzielić tą szarlatanerię wokół tego wszystkiego i wtedy by było całkiem znośnie. No ale mówić, czy jedno bez drugiego istnieje, no to to już otwarte pytanie, nie? No i to jest bardzo ładna pułęta. Mi się wydaje, że no ciężko, tak jak rozmawialiśmy na początku, że te tematy przyciągają po prostu tego typu ludzi, ale no to rolą organizatora jest odsiać po prostu mm -hmm. nieodpowiednie osoby. I no to, co on gada, to oczywiście bzdury, że tego się nie da, bo to jest... Przepraszam, kilkanaście stoisk, kilkunastu pewnie też prelegentów, mm. czy, czy iluś. Tych stoisk to chyba może dwieście tam, co mu wymieniali, Także to jest... Spoko, to jakby... To naprawdę nie jest tak, że to jest nie do weryfikacji. Plus, no on chyba nie robi tego sam, tylko ma no, zespół. Tak, no. No, no i ona prostu... ten zespół to zrzuca, ale to jest jeszcze tragedia, no wiadomo, no. że to źle brzmi. Z tej I... książki, którą polecałem, w ogóle pierwszy rozdział jest o ekstremalnym zawłaszczaniu, że dobry przywódca zawsze bierze winę na siebie i jak zespół zawali to jest wina przywódcy, że ich źle zbriefował. No tak, no. I takie zespoły z odpowiedzialnymi w ogóle liderami, często w czasie po prostu najwięcej progresują i wygrywają. Nie? No. Ale to jako ciekawostka. No tak. I zawsze, zawsze to mam z tyłu głowy, jak nawet jakiś influencer tłumaczy się z jakiejś dramy i mówi, no bo tu mój pracownik zawalił. wie u No albo, albo, zasadę, że agencja nie, nie sprawdziła. A, albo, że agencja to był nie klasyczny sprawdzała. argument, że to nie agencja, wolno. No. Nie wolno. Zawsze trzeba brać na siebie. Tak jak my bierzemy na siebie to, że ty jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, a powinieneś. I w tym momencie to zmień. Dziękujemy bardzo serdecznie tak, za uwagę. Dziękujemy za dzisiaj. Nie wiem ile wyszło czasu, ale mam nadzieję, że fajnie, Mam nadzieję, dzisiaj. że wam się fajnie spędziło czas i do usłyszenia długo. Dzięki. Elo.